Dzień dobry Państwu. Poproszono mnie o rozmowę na temat prawdy w naukach społecznych, który, jak rozumiem, Państwo po jakichś konsultacjach w niewielkim gronie wybrali z trochę szerszej puli możliwych tematów. I jedna z rzeczy, która mnie bardzo interesuje, to jest powód, dla którego akurat kwestią prawdy Państwo się zainteresowaliście. Problem jest tak szeroki i ma tak potężne odnogi i warianty, w których można rozmawiać o naukach społecznych właśnie w kontekście pojęcia prawdy, że ciężko mi w tej chwili odgadnąć, jakie wątki tutaj okażą się istotne i takie, powiedzmy sobie, no, prowokujące do dyskusji i po prostu interesujące dla Was. W każdym razie jako punkt wyjścia ja sobie przygotowałem taką matrycę, która startuje, że tak powiem, od klasycznej bardzo typologii koncepcji prawdy w filozofii. Ona się ustabilizowała gdzieś na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku zaczęto właściwie mówić o prawdzie w takiej potrójnej matryce. Trochę sobie powiemy o tym, jakie są związane problemy z samym pojęciem prawdy, jak mało wiemy naprawdę na ten temat, co to jest prawda i jakie kontrowersje tutaj cały czas są obecne. I potem przejdziemy do kwestii prawdy w nauce, to znaczy zaczniemy sobie od takiego bardzo króciutkiego, naprawdę w 10 zdaniach rysu historycznego. I dla nas główną rzeczą będzie pewna emancypacja czy uwolnienie się nauk humanistycznych i nauk społecznych i taka próba skonstruowania pewnej autonomii dla tego obszaru. Interesuje nas prawda w naukach społecznych, więc trzeba będzie ten obszar sobie zarysować jako coś odrębnego od nauki w ogóle, co zresztą w językach germańskim, w języku niemieckim, w języku angielskim jest dosyć oczywiste, tam pedagogii czy socjologii po prostu nie nazywa się nauką, to jest albo social science właśnie z tym wyraźnym ogranicznikiem w nazwie, albo po prostu mówi się o arts, tak, raczej wlicza się humanistykę do sztuki niż do nauki rozumianej w sposób zbliżający to pojęcie do tego, czym są nauki przyrodnicze. Niemcy rozróżniają po prostu nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne jako takie dwa odrębne, językowo specyficzne, językowo odrębnie nazywane obszary wiedzy. O tej specyfice będziemy sobie musieli powiedzieć. Oczywiście cały czas w kontekście prawdy, czym mogłaby być prawda w odniesieniu do tego humanistycznego i społecznego obszaru wiedzy. No i potem mamy właściwie całą masę kłopotów i problemów, które z tym się wiążą, dlatego że to pojęcie prawdy wikła się w cały bal nad społeczeństwem, nad człowiekiem i kulturą i w problemy etyczne, w problemy, które są związane z rzetelnością i trafnością wiedzy, którą możemy zdobywać właśnie w tym obszarze studiów. I te komplikacje wywołują stały taki dryf, który na dobrą sprawę prowadzi do tego, że nie tylko w naukach społecznych i humanistycznych, ale także w ogóle w nauce bardzo rzadko generalnie posługujemy się pojęciem prawdy. Jeżeli Państwo przeszliście sobie podręczniki, literaturę metodologiczną i tak dalej, to pojęcia prawdy prawie się autorzy tych koncepcji nie odwołują. W to miejsce od czasu te wszystkie komplikacje związane z wieloznacznością i z trudnością uchwycenia istoty pojęcia prawdy powodują, że właściwie od czasu właśnie tego pozytywistycznego przełomu, czyli właściwie od przełomu XIX-XX wieku, w nauce bardzo rzadko pojęcie prawdy w ogóle funkcjonuje. Mówimy raczej o poszukiwaniu pewności, o kryteriach sprawdzalności, weryfikacji. To jest proces, to jest coś, co jest zawsze tymczasowe i sporo rzeczy na ten temat się działo w filozofii nauki, o tym będziemy próbowali sobie też powiedzieć. Druga część będzie dotyczyła, czy właściwie w tej chwili trzecia, taki trzeci blok, to będzie kwestia
pewnych zmian związanych we współczesnym świecie z rozwojem mediów elektronicznych i ze zmianą całego pejzażu kulturowego, to powoduje właściwie taki bardzo głęboko odczuwany kryzys, który możemy rozumieć jako kryzys prawdy. On tak naprawdę jest kryzysem wspólnoty, kryzysem wspólnego świata. Chodzi o taką atomizację przestrzeni życiowej, nazywa się to bardzo często taką metaforą bombli informacyjnych, co z kolei wywołuje brak możliwości prowadzenia sporu, racjonalnego sporu w przestrzeni społecznej. Nauki społeczne są w to niesłychanie mocno uwikłane. Brak możliwości prowadzenia racjonalnego sporu, odczuwamy to bardzo wyraźnie, na przykład w trakcie kampanii wyborczych i w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i w wielu innych krajach, gdzie coraz trudniej jest znaleźć taką przestrzeń, w której na przykład ekspertyza społeczna mogłaby mieć wpływ na ekspertyza społeczna rozumiana merytorycznie, dotycząca, nie wiem, problemów ekologicznych, politycznych, ekonomicznych i tak dalej, mogłaby mieć wpływ na decyzje podejmowane przez osoby żyjące w społeczeństwach demokratycznych. Zamykamy się w takich ideologicznych, mentalnych, kulturowych bąblach, które nie mają ze sobą połączeń. O tym też będziemy sobie musieli coś powiedzieć. Generalnie będziemy tutaj wchodzili w kwestię badań nad ignorancją, która jest jakby takim cieniem wiedzy i cieniem prawdy. Jest to potężny obszar badań współczesnych. No i dosyć perwersyjnie, to powiem Ci, ignorancja jest wykorzystywana także w sposób emancypacyjny, pozytywny. Będę chciał zakończyć tą prezentację wprowadzeniem Państwa w spór Jacques'a Ranciere'a, to jest współczesny francuski filozof polityki, który także wypowiada się o edukacji, z Pierre'em Bourdieu. Bourdieu to jest ikona badań społecznych. Myślę, że jego koncepcji świata społecznego nie trzeba szczegółowo przekazywać i omawiać, natomiast może interesujące będzie to, w jaki sposób jest to krytykowane przez filozofów polityki i w jaki sposób na tym tle pojawia się zupełnie inne i takie dosyć prowokacyjne rozumienie weryfikacji i w związku z tym, jako że pojęcie weryfikacji odwołuje się do veritas, do prawdy właśnie, samego pojęcia prawdy i tego, w jaki sposób prawda jest konstruowane, w jaki sposób pracuje w dyskursie publicznym. Okay? Samo to przedstawienie tego konspektu zajęło mi troszeczkę za dużo czasu. Zaczniemy w związku z tym już od prezentacji. Tej pierwszej kwestii, czyli wchodzimy w kwestię koncepcji prawdy i tradycji badań nad prawdą. Zaczynamy od koncepcji klasycznej, dlatego że ona cały czas jest traktowana jako coś najbardziej oczywistego i niemalże intuicyjnego. Źródłem tutaj są prace Arystotelesa i jak Państwo widzicie tutaj w tym cytacie, który jest kursywą napisany, nie znajdujemy tu jakiegoś rewelacyjnego odkrycia, które by nas powalało na kolanach. Właściwie można powiedzieć, że jest to banał. Prawdą jest sądzić, że coś jest, gdy jest, a że nie ma, kiedy nie ma. To jest uznawane za klasyczne. Wiele więcej nie jesteśmy w stanie na ten temat powiedzieć. Po prostu prawda jest pewnego rodzaju, jak się to czasami upraszcza, zgodnością sądu z rzeczywistością. W bardziej takim profesjonalnym żargonie mówi się tutaj o korespondencji języka i świata, sądów i świata, umysłu i rzeczywistości. Zakładamy tutaj pewnego rodzaju realizm ontologiczny, epistemologiczny, ontologiczny w tym sensie, że świat naprawdę istnieje niezależnie od nas, że istnieje coś, co możemy sobie nazwać obiektywną rzeczywistością. Epistemologiczny w tym sensie, że my jesteśmy zdolni do uchwycenia tego, co realnie istnieje i wypowiadania się na ten temat w sposób zrozumiały i akceptowalny dla innych i przez innych. Czyli możemy mówić, że coś jest wtedy, kiedy jest, a że czegoś nie ma wtedy, kiedy tego nie ma. To jest prawda. Jak Państwo prawdopodobnie już w tym momencie zauważacie, to nie jest
definicja, która mogłaby mieć charakter operacyjny, w tym sensie, że niewiele z tego naprawdę wynika, co do tego, jak oceniać poszczególne wypowiedzi, poszczególne zdania, sądy pod kątem ich prawdziwości. Trzeba je po prostu skonfrontować z rzeczywistością, z jakąś rozumianą sferą faktów. I ze względu na to, że prawdopodobnie Państwo się orientujecie, że to tak wygląda, ze względu na to, że w praktyce bardzo trudno jest nam dojść do porozumienia dotyczącego tego, czym jest ten świat rzeczywisty i co w nim naprawdę jest, a czego w nim nie ma, to ta kwestia korespondencji momentalnie uruchamia jakby to pytanie o kryteria, którymi możemy się posługiwać w ocenianiu jakichś sądów jako prawdziwych bądź nieprawdziwych. Jeżeli sobie wyobrazimy teraz, że mamy trudność z dotarciem do rzeczywistości tej, która istnieje poza naszym światem mentalnym, to wchodzimy w taki obszar, można powiedzieć, takiej immanencji, mówiąc żargonem filozoficznym, czyli krótko mówiąc, chodzi o pewnego rodzaju jednorodność świata, w którym funkcjonujemy. Czyli jeżeli uznamy, że wszystko to, co wiemy o rzeczywistości, jest ideą, jest jakimś obrazem tej rzeczywistości, że tak naprawdę żyjemy w świecie już reprezentowanym i do samych rzeczy w sobie i tak dostępu nie mamy, że pracujemy na obrazach, na reprezentacjach, na refleksach, na doświadczeniu tej rzeczywistości, to uruchamia się kolejna możliwość myślenia o prawdzie, którą nazywa się w tradycji filozoficznej koherencyjną koncepcją prawdy, gdzie szukamy po prostu logicznej, czy generalnie jakkolwiek inaczej rozumianej także, spójności wewnątrz systemu przekonań, wewnątrz systemu twierdzeń. Czyli o prawdzie mówimy wtedy, kiedy poszczególne elementy tego całościowego systemu, który sobie nazywamy reprezentacją świata, kiedy poszczególne elementy nie są wzajemnie ze sobą sprzeczne, kiedy się nawzajem jakby wspierają, potwierdzają albo mogą przynajmniej obok siebie funkcjonować w sposób bezkolizyjny. Inaczej mówiąc, w praktyce będzie się to sprowadzało do tego, że jeżeli mamy jakieś trzy twierdzenia, z których dwa są ze sobą zgodne, a trzecie nie, no to zaczynamy nabierać podejrzeń, że to trzecie tutaj nie pasuje, że być może należy mu odmówić miejsca w tym systemie twierdzeń i dokonać jakiejś eliminacji, a przynajmniej pojawia się jakiś problem, prawda? I teraz trzecia, ta pragmatyczna tradycja myślenia o prawdzie, właśnie od tego się zaczyna, od tego, że nieuchronnie spotykamy twierdzenia, które są ze sobą sprzeczne, tej spójności nie możemy zachować, nie możemy jej zabezpieczyć. I w takiej sytuacji pozostaje nam traktowanie jako sądu prawdziwego tego sądu, który rozwiązuje problem. Czyli jeżeli mamy do czynienia z jakąś niespójnością, mamy dwa sądy, które są ze sobą sprzeczne, to za prawdziwy uznamy trzeci sąd, który tę sprzeczność rozwiązuje. Czyli jest A i jest B, A i B są ze sobą w konflikcie, ale wpadamy na pomysł, że okej, jeżeli sobie przyjmiemy jakiś trzeci sąd, który rozwiąże ten problem, rozwiąże to napięcie, to ten sąd będzie prawdziwy. Ta pragmatyczna idea prawdy wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to jest przede wszystkim William James, ale bardzo znany dobrze pedagogom John Dewey, który jest z tej samej szkoły filozoficznej. I jak Państwo prawdopodobnie wiecie, w przypadku tej Deweyowskiej koncepcji prawdy to się bardzo gładko przekłada na psychologię myślenia i na pedagogikę. Krótko mówiąc, kwestią rozstrzygającą w sporach o to, czy coś jest prawdziwe, czy nie, w tej perspektywie staje się ludzkie działanie, zarówno działanie intelektualne, jak i działanie na rzeczach, działanie w rzeczywistości materialnej. Myślenie polega na myślenie zachodzi w sytuacjach problemowych, czyli właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś niespójnością, niemożnością uzgodnienia poszczególnych elementów naszego świata, albo z jakimiś problemami praktycznymi, które wymagają rozwiązania i za prawdziwe będziemy uznawali te sądy, te działania, te sposoby funkcjonowania, które te problemy rozwiążą i pozwolą nam przywrócić takie bezpieczne poczucie spójności w ramach tej rzeczywistości. Okay? Ja mam nadzieję, że to jest jako tako jasne i że możemy sobie przejść dalej. Widzę, że już macie Państwo jakieś wypowiedzi i dłuższe, będę sobie musiał je
uważnie przeczytać, bo są dosyć rozbudowane. Okej, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na Charlesa Peirce'a, tak, to jest pragmatyzm peirce'owski, jest właściwie także takim wejściem do koncepcji politycznej. Dłuższa wypowiedź dotycząca kryzysu współczesnego świata, rozwoju społecznych ruchów na rzecz pluralizmu. Dobra, to jest też do przeczytania. W tej chwili nie będę w stanie bezpośrednio na to zareagować. Wracam do swoich obrazków, że tak powiem, na moment. Więc właśnie kwestia sporów o język, o naturę prawdy, modyfikacje teorii klasycznej, o których możemy sobie mówić we współczesnej nauce. Nie wiem, czy ja teraz trafiam w te zapotrzebowania, które Państwo już zgłosiliście. Za chwileczkę będę sobie to jeszcze weryfikował. W każdym razie ten jakby renesans koncepcji klasycznej zawdzięczamy, i tu jest jeszcze oczywiście duży spór dotyczący tego, czy to naprawdę jest koncepcja klasyczna, czy korespondencyjna w tym wypadku. Chodzi mi tutaj o pracę Alfreda Tarskiego, w ogromnym skrócie, o taką próbę rozwiązania paradoksów, które wiążą się z prawdą. Stary antyczny paradoks, brzmiący tak, oto to, co teraz mówię, jest kłamstwem, który doprowadza jakby tą intuicję dotyczącą prawdy do ściany, bo jeżeli mam rację, że to jest kłamstwem, więc to, co mówię, jest nieprawdą, a jeżeli to, co mówię, jest nieprawdą, więc jest prawdą. To doprowadzenie właśnie do takiego zapętlenia, niemożności wyjścia z takiego paradoksalnego formułowania sądów skłoniło Tarskiego do wyróżnienia po prostu pewnych poziomów, do takiej wielopoziomowej koncepcji zdań, w których możemy używać metajęzykowego kryterium do oceny tego, co jest w języku. Czyli wystarczy, że weźmiemy sobie ten pierwszy człon zdania w cudzysłów, to, co teraz mówię jako jedną wypowiedź, jest kłamstwem, jako meta zdanie, meta wypowiedź, która dotyczy tej pierwszej wypowiedzi, ale na innym poziomie i mamy tam wtedy inne kryteria weryfikowalności. Dosyć ciekawe w tym nurcie właśnie takiej logicznej analizy korespondencyjnej teorii są prace Kurta Gödla, które też idą w podobnym kierunku co prace Tarskiego, pod tym względem właśnie, że on zauważa, że w każdym języku znajdują się twierdzenia, których nie da się udowodnić w ramach tego języka, one po prostu są niemożliwe do zdefiniowania, niemożliwe do nie tyle udowodnić, ale zdefiniować, przepraszam, to jest błąd w tym moim slajdzie. I w związku z tym musimy przejść na inny poziom, na którym musimy stworzyć jakby inny język, w którym tamten termin niemożliwy do zdefiniowania w jednym języku znajdzie możliwość swojej definicji, ale tamten język z konieczności też będzie musiał zawierać elementy, które mogły być w nim zdefiniowane. Znamy to po prostu z lekcji matematyki ze starych czasów, kiedy mówimy o aksjomatach, o pewnych założeniach, które są niedyskutowalne, nieudowadnialne. To zwróćcie Państwo uwagę, że to nas, jakby tworzy pewną barierę dla rozumienia, barierę dla tych optymistycznych nadziei dotyczących racjonalności, naukowości jako takiej praktyki społecznej, która ma rozwiązywać wszelkie problemy i doprowadzać nas do rozstrzygnięcia wszelkich sprzeczności. Uruchamia się tutaj po prostu taki ciąg w nieskończoność, dlatego że co byśmy sobie nie wyobrazili jako rozwiązanie określonego problemu, będzie generowało następne problemy, które wymagają wyjaśnienia. I tak naprawdę jest to taki ciąg, który jest otwarty w obie strony, czyli z jednej strony, jeżeli wszystko ma swoją przyczynę, to wracam tutaj do arystotelesowskich takich intuicji, jeżeli wszystko ma swoją przyczynę, to gdzieś tam musi być jakaś przyczyna pierwsza, ale jej nigdy nie znajdziemy, dlatego że jeżeli już coś powiemy o tym pierwszym, to będzie się to opierało na założeniach, które w tym języku i w tym dowodzie są niemożliwe do wyrażenia i będziemy się odsuwać wstecz. Jeżeli przyjmiemy z kolei takie celowościowe rozumienie, że tym kryterium sprawdzalności jest sens, znaczenie, uogólniona, jakaś wartość, którą w ten sposób realizujemy,
znowu będzie nam się to otwierać na nieskończoność w drugą stronę i nie zamkniemy tego procesu. W pewnym sensie mówię tutaj o tym, że prawda staje się jakby niespełnialnym kryterium naszych poszukiwań wiedzy, że taka pełna prawda, zamknięcie tego systemu jako systemu, który zawiera w sobie wszystkie interesujące nas i ważne odpowiedzi, nigdy nie nastąpi po prostu, tak? Mówimy o asymptotycznym zbliżaniu się do prawdy i tak dalej. Przejdziemy sobie do samej naukowości. Wspominałem Państwu o pozytywizmie jako o pewnym bardzo znaczącym nurcie w ramach tego procesu. I procesu wyłaniania się wiedzy naukowej. Zaczyna się to oczywiście od tego, że taka usystematyzowana praktyka tworzenia wiedzy ma źródła religijne, ma źródła teologiczne, uniwersytety są uniwersytetami, są instytucjami fundowanymi w Europie przez Kościół katolicki, więc teologia jest tutaj niesłychanie ważna. I jak wiemy, w tym dyskursie teologicznym w chrześcijaństwie, szczególnie właśnie w katolicyzmie, mamy dosyć silne, jednoznaczne traktowanie objawienia jako takiego źródła wiedzy prawdziwej. Objawienie to objawienie, tego się nie udowadnia, to jest po prostu założenie, że to jest prawda i w ramach tego założenia dopiero budujemy jakieś procedury porządkowania rzeczywistości, rozstrzygania sprzeczności, czyli właściwie to, co mówiłem o koherencyjnym sposobie rozumienia prawdy, może być wiązane ze sporami teologicznymi wewnątrz chrześcijaństwa, gdzie próbowano właśnie rozstrzygać rozmaite sprzeczności i napięcia, których w Piśmie Świętym jest pełno, tworząc kolejne twierdzenia i dogmaty, które trzeba przyjąć po to, aby te sprzeczności usunąć. Czyli zobaczcie Państwo, pomimo że teologia chrześcijańska jest potężnie zdominowana przez arystotelizm, realizm arystotelesowski i przez to klasyczne, korespondencyjne rozumienie prawdy, to w tym samym dyskursie ujawniają się takie elementy, w których możemy mówić o pojmowaniu prawdy w sposób koherencyjny i o pojmowaniu prawdy w sposób pragmatyczny, czyli tą pragmatykę pojmiemy także jako praktykę myślenia, tak? Czyli prawdziwy okazuje się sąd, który rozstrzyga spór pomiędzy dwoma innymi sądami. No, staje się dogmatem, to znowu staje się czymś, co jest niepodważalne, bo bez tego się wszystko nam posypie. Odrywa się od tego przyrodoznawstwo, od tego sporu, czyli w pewnym momencie zaczyna się wyłaniać, wydzielać się z tego dyskursu zdominowanego przez teologię, objawienie i taką dogmatyczną wiedzę religijną, nauka przyrodnicza i filozofia, która tę wiedzę obsługuje. Takie bardzo ważne sformułowanie mamy u Francisa Bacona, który mówi, że nauka powinna być scientia activa et operativa, to znaczy musi być wiedzą musimy wytwarzać wiedzę i ona musi mieć charakter operacyjny, czyli musi się dać zastosować w jakichś działaniach. Właściwie wchodzimy w tym momencie w dyskurs nowoczesnej nauki. Samo słowo pozytywizm bierze się od przymiotnika, wszyscy się posługujemy jako takim językiem angielskim, jeżeli mówimy I'm positive, to znaczy jestem przekonany, jestem pewien. Pozytywizm tak na dobrą sprawę zastępuje pojęcie prawdy pojęciem pewności. Czyli jakiegoś sądu mogę być pewien albo mniej pewien, ta pewność jest stopniowalna, ona może być szacowana. Zauważcie Państwo, że wszystkie procedury statystyczne, których używamy w tej praktyce dochodzenia do twierdzeń nadających się do przyjęcia albo wymagających odrzucenia, wiążą się właśnie z szacowaniem stopni pewności, z szacowaniem tego stopnia przybliżania się do takiego przekonania, które można przyjąć jako wystarczająco pewne, wystarczająco przekonujące, aby przez pewien czas mogło nam towarzyszyć. Na tym tle, na tle właśnie tej wiedzy pozytywnej, wiedzy, która ma mieć charakter aktywny i operacyjny, tworzy się także socjologia i nauka społeczna, która ma rozwiązywać problemy.
społecznych, polityki, ekonomii, problemów związanych z tak zwaną kwestią społeczną w XIX wieku. Gwałtowny rozwój przemysłu i kapitalistycznych form produkcji wywołuje potężne napięcia, takie wrzenie rewolucyjne i oczywiście bardzo potrzebna jest ekspertyza, która będzie prowadziła do jakiegoś racjonalnego sposobu rozwiązywania problemów. Ta kantowska socjotechnika jest jednocześnie taką aplikacyjną, no, mówiąc językiem Uniwersytetu Wrocławskiego, stosowane nauki społeczne, tak, które stoją obok socjologii jako tej logiki społeczeństwa, teorii społecznej, która mówi nam, czym społeczeństwo jest, ale to ma służyć nieustannie socjotechnice, czyli zarządzaniu problemami społecznymi i procesami społecznymi. I równolegle mniej więcej, troszeczkę wcześniej, ale właśnie trzeba to traktować jako procesy niemalże w tym samym czasie się rozstrzygające, mamy przełom antypozytywistyczny, taką etykietą to się dosyć często określa, ale tak naprawdę chodzi o wyłanianie się nauk humanistycznych, Geisteswissenschaften, w niemieckim obszarze kulturowym. I to jest dosyć istotne, dlatego że w pracach Wilhelma Dilteja, tym dyskursem zajmowali się głównie teolodzy. To jest charakterystyczne, że właściwie tak jak mówiłem tutaj o tych religijnych źródłach całego tego procesu wyłaniania się koncepcji prawdy w nauce, tutaj na tym etapie w XIX wieku wraca to myślenie religijne, dlatego że tworzeniem tego kanonu nauk humanistycznych, kanonu metodologicznego nauk humanistycznych zajmują się głównie teologowie związani z kościołami reformowanymi, z luteranizmem przede wszystkim. I tutaj takim podstawową inspiracją dla stworzenia metodologii humanistyki w związku z tym jakiegoś swoistego pojmowania prawdy w humanistyce są badania nad Pismem Świętym. Te badania są ukierunkowane na poszukiwanie prawdy w tym, co możemy przeczytać. Mamy sobie po prostu jakiś kanon ksiąg, które nazywamy wspólnie Biblią, w którym napisane są rzeczy niesłychanie złożone, wchodzące ze sobą w bardzo trudne, niejednoznaczne relacje, bardzo często prowadzące nas do sprzecznych konsekwencji. I zakładamy z góry, że to jest tekst, przez który, łącznie z jego sprzecznościami, napięciami, niejednoznacznościami, Bóg chciał nam coś powiedzieć. W związku z tym próbujemy zrozumieć tą intencję, która kryje się za tekstem, czyli czytamy jakby tekst, szukamy tekstu pod powierzchnią tekstu, nie w głąb, czytanie rozumiejące, czytanie, które pozwoli nam wejść w pozycję podmiotu piszącego i zrozumieć ten proces jako coś, co może być bliskie także naszemu doświadczeniu. Tutaj fundamentalną rzeczą jest to, że w przypadku tego dyskursu humanistycznego mamy takie założenie, że odbiorca i nadawca tekstu dzielą pewną wspólną rzeczywistość, rzeczywistość znakową, kulturową, rzeczywistość sensu. Inaczej mówiąc, czytelnik może zrozumieć autora. Człowiek wierzący może zrozumieć przekaz boski. To jest wszystko zrozumiałe. Kategoria rozumienia staje się tutaj takim kanonem dochodzenia do prawdy właśnie w dyskursie humanistycznym. I to rozumienie jest procesem. Ono nie przebiega na zasadzie takiego jednorazowego wglądu. To jest proces, który wymaga wielokrotnej, powtarzającej się lektury i dochodzenia do coraz głębszego takiego przybliżania się po prostu do coraz głębszego rozumienia tekstu jako pewnego całościowego projektu, który pozwala się ogarnąć. Relacja między częścią i całością jest bardzo ważna, międzypodmiotowa relacja, dialogiczna relacja między autorem i czytelnikiem. Dochodzimy do porozumienia poprzez ten proces rozumienia. Tak? Ta relacja ma strukturę kołową. I to jest właśnie od Wilhelma Dilteja mamy ten dyskurs rozgraniczający proces wyjaśniania i proces rozumienia. Proces wyjaśniania ma charakter liniowy. Takim podstawowym modelem jest wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe, czyli jeżeli
jakaś rzecz prowadzi do określonych skutków, może stać się przyczyną następnych skutków. Mamy linearne ciągi przyczynowo-skutkowych relacji. Lilley twierdzi, że jest to efekt tego po prostu, że sami nie jesteśmy w stanie wczuć się w naturę kamienia, kuli bilardowej, atomu i tak dalej. Musimy odwoływać się do takich wyjaśnień, które pozostają całkowicie po stronie tego świata obiektywnego. Nie rozumiemy po prostu tego, tak po ludzku, nie rozumiemy, co się tu dzieje. Jesteśmy skazani wyłącznie na takie zobiektywizowane, na poziomie materii budowane łańcuchy eksplikacyjne. Natomiast drugiego człowieka możemy rozumieć. To jest ten podstawowy przywilej dyskursu humanistycznego, że sami jesteśmy ludźmi, więc jesteśmy w stanie rozumieć, co mówią, piszą, tworzą inni ludzie i tworzą to rozumienie może doprowadzić nas do dialogicznego porozumienia. Mamy w tym samym mniej więcej czasie, znowu przełom XIX, koniec XIX wieku, wyłonienie się marksizmu i teorii krytycznej. Teoria krytyczna to jest starszy konstrukt, bardzo często się go wiąże z filozofią Kanta, ale to jest trochę inny rodzaj krytyki. W każdym razie marksizm są też bardzo ważnymi elementami tego dyskursu metodologicznego i dyskursu prawdy w wiedzy o społeczeństwie. W pewnym sensie można powiedzieć, że tutaj mamy taką aplikację tego pragmatycznego rozumienia prawdy. Marksizm chce rozwiązać przede wszystkim pewne problemy społeczne i przyjmuje się taką wiedzę, która służy zmianie, która służy budowaniu możliwości zmieniania świata społecznego w taki sposób, aby problemy przede wszystkim masowych konfliktów klasowych, które destabilizują świat społeczny, aby te problemy mogły być rozwiązywane poprzez racjonalnie konstruowaną wiedzę o społeczeństwie. Ten paradygmat krytyczny, paradygmat zmiany społecznej jest bardzo ważnym elementem też w tym pejzażu. Czyli mamy, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj w tym historycznym takim przeglądzie, trzy takie typy wiedzy społecznej, które odwołują się, to mówię właśnie pokazać, odwołują się do różnego sposobu pojmowania prawdy. Czyli mamy socjotechniczne czy technologiczne, techniczne rozumienie wiedzy społecznej, w którym będą sprawdzać się kryteria identyczne z tymi, które mamy w naukach przyrodniczych, czyli wyjaśnianie procesów, modele, które wyjaśniają dynamikę zmian społecznych i dynamikę procesów i przechwytywanie tych modeli w celu zarządzania tymi procesami. Mamy tę wizję humanistyczną, gdzie szukamy całości, szukamy sensu, chcemy zrozumieć, ogarnąć tę całość i właśnie relacje o charakterze spójnościowym, takim, którym jeden element wspiera kolejne elementy, tak żeby z części tworzyć rozumienie całości, wytwarzają po prostu ten obraz rzeczywistości, który możemy w pewnym momencie powiedzieć, aha, rozumiem. No i mamy teorię krytyczną, która, tak jak powiedziałem, w pewnym sensie, to jest przybliżenie, można mówić tutaj o pragmatycznych kryteriach, bo marksizm generalnie jest takim nurtem, w którym zakłada się realizm ontologiczny, epistemologiczny i sami marksiści bardzo często i chętnie odwoływali się do klasycznej teorii prawdy. Lenin głównie, tak, jest taka jego książka Materializm i empiriokrytycyzm, gdzie on krytykuje fizykę dwudziestowieczną jako idealistyczny wymysł i wraca do takiego bardzo prościutkiego rozumienia korespondencji między wiedzą a rzeczywistością. I to już tworzy jakiś złożony pejzaż, w którym wewnątrz nauk społecznych mamy właściwie ten sam spór, ten sam wachlarz wizji prawdy, nieprawdy, prawdziwości i tak dalej. Ciekawą rzeczą jest tutaj taka praca z lat 60. Osowskiego o osobliwościach nauk społecznych, gdzie on zwraca uwagę na to, że nauki społeczne tak naprawdę fundują się na dwóch korzeniach, czyli właśnie na tym kantowskim rozumieniu socjologii jako nauki z intencją działań socjotechnicznych. W czasach Osowskiego, tutaj mamy odniesienia do, w tamtym czasie jakby pracę Lazarsfelda z metodologii badań społecznych, które tworzą taką mocną deklarację zmatematyzowania, poddania procedurom
statystycznym, całej wiedzy o społeczeństwie. To jest jeden korzeń, jedna metryka. Drugi to jest ta metryka antypozytywistyczna, humanistyczna, bez której socjologia też nie może funkcjonować, bo generalnie jako ludzie jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości społecznej, która nas zagarnia, jesteśmy częścią tego świata. Tutaj nie ma możliwości takiego dystansu, jak w przypadku badania, nie wiem, w klasycznej mechanice, gdzie możemy, gdzie badamy obiekty, którymi nie jesteśmy i które nie są nami, w związku z tym one są dla nas rzeczami, obiektami, które stają przed nami jako coś, między czym szukamy zależności, które nie są zależnościami ludzkimi. Po prostu ten świat fizyczny nie jest światem ludzkim w tym metodologicznym ujęciu science, tak? Natomiast właśnie w przypadku społeczeństwa nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. Przede wszystkim na przykład nie jesteśmy w stanie zinterpretować wyników badań prowadzonych takimi ilościowymi procedurami, jeżeli nie włączymy w to tego pierwiastka humanistycznego, tego, że sami jesteśmy ludźmi i możemy zrozumieć, co tu się dzieje, co się kryje za tymi statystycznymi modelami i jakie to ma znaczenie. Okay? No i dobra, i króciutki taki wrzut z filozofii nauki, co się dzieje z samą koncepcją, może nie z samą koncepcją prawdy, bo tak jak powiedziałem, w nauce bardzo rzadko się tym terminem posługujemy, ale weryfikacja, czyli czynienie czegoś prawdziwym, uprawomocnienie, uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, to jest podobne do prawdy, chociaż to nieprawda. Tak, tego mamy bardzo dużo. Więc takie kluczowe stanowiska tutaj to jest Karl Popper i jego realizm hipotetyczny. Popper w swoich starszych klasach jeszcze z lat 30. bardzo mocno stawiał taką tezę, że nie możemy, jakby nie ma sensu dążyć do weryfikacji twierdzeń, weryfikacji hipotez, dlatego że to by się musiało opierać na procesie indukcji, która nigdy nie będzie zupełna, nigdy nie ogarniemy. No, krótko mówiąc, jeżeli zbadamy coś na 1000 przypadków, to zawsze może się pojawić 1001, który nam obali całą tą misterną konstrukcję. W związku z tym należy dążyć do falsyfikacji twierdzeń, czyli formułować twierdzenia w taki sposób, aby one zawierały kryteria obalenia tych twierdzeń, obalenia ich prawdziwości. Czyli dobre twierdzenie naukowe, dobry język naukowy to jest język, który operuje twierdzeniami nadającymi się do obalenia. Musimy wiedzieć, kiedy to, co mówimy, okaże się nieprawdą. Jeżeli unikamy tego typu procedur, no to wkraczamy w język ideologii. To już nie może być traktowane jako nauka, bez względu na to, czy to jest nauka społeczna, czy biologiczna. Popper do takich nienaukowych, znaczących, ważnych, ale nienaukowych figur, konstruktów zalicza zarówno Marksa, jak i Darwina, tak? Czyli zarówno wiedza o społeczeństwie, jak i wiedza biologiczna mogą być niefalsyfikowalne, nie da się obalić takich teorii ze względu na to, że one z góry zawierają w sobie elementy, które tłumaczą wszelkie niespójności i niezbieżności, czyli u Marksa mamy fałszywą świadomość, jeżeli coś się nie zgadza tobie, czytelniku, z tym, co ja tutaj piszę, to znaczy, że jesteś ideologicznie uwarunkowany i nie jesteś w stanie dostrzec prawdy. U Darwina to są te przypadki graniczne, których jakoś dziwnie nie ma, czyli mamy jakby takie skokowe, znajdujemy w wykopaliskach całą masę artefaktów, które pozwalają nam zidentyfikować odrębne od siebie gatunki, ale jeżeli teoria ewolucji jest prawdziwa, to powinniśmy mieć całą masę form przejściowych, ale ich nie ma. No ale kryterium przystosowania jako kryterium podstawowe dla teorii ewolucji, zdaniem Poppera, tak działa właśnie, że bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego nie ma tych form przejściowych. No bo one wyginęły, są tak rzadkie, że nigdy ich nie znajdziemy, więc to kryterium przystosowania powoduje, że teoria ewolucji jest niemożliwa do obalenia. To nie znaczy, że ona nie jest prawdziwa. To nie znaczy, że świat nie może tak funkcjonować, może tak jest, ale nie da się tego udowodnić, po prostu dlatego, że wszelkie dowody przeciw tej teorii są częścią tej teorii. Psychoanaliza jest trzecim takim elementem i kategoria nieświadomego w psychoanalizie, tak? Jeżeli nie wierzysz, że tak jest, to tym bardziej ja mam rację, bo to właśnie dowodzi, że
podmiot nie jest świadomy i nie może znać siebie i tak dalej. W pracach z lat 70. Bo ja ukradłem, ci wiesz? Książka Objective Knowledge Poppera, gdzie on mówi, streszcza te swoje dawniejsze badania, przechodzi na taki ogólniejszy poziom i mówi o tym, że proces tworzenia wiedzy naukowej polega na domysłach i obalaniu tych domysłów. Po prostu, krótko mówiąc, chodzi o to, że my nie tworzymy teorii, nie tworzymy twierdzeń ogólnych w sposób systematyczny i metodyczny, czyli ten moment dochodzenia do odkrycia naukowego jest tutaj jakoś tajemniczy albo przypadkowy, wszystko jedno, skąd się to bierze. Ważne jest to, żeby te domysły, te conjectures, były poddawane procedurze obalania. Taki negatywny test, w którym próbujemy udowodnić nieprawdziwość danego twierdzenia. Jeżeli nam się to nie udaje, tymczasowo podtrzymujemy to twierdzenie przy życiu. Tak? Więc jest to realistyczna wizja badań naukowych. Ten świat istnieje realnie, nasza wiedza się do tego świata odwołuje, to jest korespondencja, ale cały czas pozostajemy na etapie hipotez i wszelka wiedza jest prawdziwa tylko tak długo, jak długo nie będziemy w stanie udowodnić jej nieprawdziwości. Dalej mamy Thomasa Kuhna i jego takie społeczne, instytucjonalne traktowanie nauki. To Państwo znacie dobrze, bo to jest kwestia tego słynnego paradygmatu. Paradygmat nie jest czymś, co się stwarza. Często, szczególnie w dyskursie pedagogicznym w latach 90. poszukiwało się innego paradygmatu. Chcieliśmy wymyślać nowe paradygmaty. W ujęciu kuhnowskim paradygmat jest pewną formą przymusu ontologicznego, metodologicznego, czyli paradygmat jest po prostu pewnym kanonem, standardem, który wypracowuje sobie wspólnota ludzi pracujących w jakiejś instytucji czy w jakiejś dyscyplinie naukowej po to, żeby móc się porozumiewać i żeby mieć przekonanie, że robią coś sensownego i że to się że to wszystko się zgadza, tak? Czyli to pozytywne przekonanie, przeświadczenie o tym, że robimy coś ważnego, jednocześnie jest związane z wykluczaniem wszystkiego, co się z tym przekonaniem nie zgadza. To znaczy musimy eliminować dane, które nie pasują nam do modeli. Od razu podejrzewamy, że badanie zostało źle przeprowadzone, te wyniki są niewiarygodne. Eliminujemy hipotezy, które wydają nam się nieprawdopodobne, czy teorie, które nie pasują do modelu. I w rezultacie takiego limitowania, ograniczania tego całego procesu tworzenia wiedzy dochodzi do tego, że te anomalie gromadzą się, kumulują się jako pewna destabilizująca masa krytyczna, która w pewnym momencie musi po prostu doprowadzić do rozbicia tego paradygmatu i do rewolucji naukowej. Zresztą jak Kuhn bardzo sprytnie zauważa, bardzo trafnie, chyba wyczuwamy, że w tym jest dużo prawdy, to zawsze będzie się wiązało ze zmianami pokoleniowymi w nauce. Czyli krótko mówiąc, stara generacja musi sobie odejść na emeryturę albo umrzeć. Gdzieś z boku wskakują ludzie, którzy nie są przywiązani do tego starego wzorca i tworzą modele, które zaczynają wchłaniać, absorbować te dotychczas traktowane jako anomalia banki danych i budują jakby inne wzorce kulturowe. Czyli podobnie jak u Poppera jest taki model procesualny, rozwijający się z tym, że nie tak optymistycznie jak u Poppera, w tym sensie, że to jakby na etapie niemalże pojedynczego projektu badawczego możemy sobie te wzorce obalać i tworzyć nowe, to wymaga rewolucji społecznej, kulturowej wewnątrz instytucji nauki, po to, aby taka zmiana, taki refutation mogło mieć miejsce. Przywiązują po prostu do tych paradygmatów, albo one nas wiążą, przywiązują. Krótko mówiąc, nasze teksty są negatywnie recenzowane, odrzucane, jeżeli są niezgodne z takim wzorcem i tak dalej, i tak dalej. Tak? Reguła korespondencji w ocenianiu prac naukowych tutaj oznacza tyle, że to, co piszemy, musi uwzględnić to, co dotychczas napisano i że musimy podążać jakby tym samym tropem, dokładając jakąś małą cegiełkę albo krytykując jakiś jeden element, natomiast coś z innego świata, tekst, który wrzucimy sobie do redakcji, który w ogóle nie odwołuje się do tego kanonu, w którym dana dyscyplina funkcjonuje, po prostu nie zostanie zaakceptowany, nikt o nim nigdy nie usłyszy, nie zostanie opublikowany, nie będzie publiczny. Jean-François Lyotard, bardzo ważna postać dla drugiej połowy XX wieku, dla czegoś, co nazwano przełomem postmodernistycznym, zwraca uwagę na to jeszcze dodatkowo. Ja to
w tej chwili Państwu prezentuję jako pewien proces, jako pewien ciąg zdarzeń, zwraca uwagę na to, że nauka się wytworzyła w tych czasach pozytywistycznych jako próba zerwania z wiedzą, którą nazywa wiedzą narracyjną, czyli z opowieściami. Nauka to co innego niż opowieść. Opowieść ma nas uwieść, przekonać, jest bardzo przekonująca wtedy, kiedy odwołuje się do jakiegoś mitu, do jakiegoś toposu, do jakiegoś wzorca, który rozpoznajemy jako powtarzający się w różnych wariantach, w różnych tekstach kulturowych. I opowieści ufamy wtedy, kiedy wypowiada się ktoś wiarygodny, kiedy jakoś pracuje autorytet, jakoś pracuje familiarność, znajomość osoby, która nam to mówi. To wszystko po prostu staje się wtedy bardziej prawdopodobne. I otóż nauka się od tego miała urwać. Przede wszystkim od opowieści, od narracji religijnej, która jest zdogmatyzowana i mistyczna jednocześnie. Ale ja już o tym Państwu króciutko wspominałem jakieś 20 minut temu, ale jak się okazuje, te mity cały czas w myśleniu naukowym pracują. Cały czas jakby jesteśmy sterowani, inspirowani przez ten mit pierwszej przyczyny i ostatniego celu. Przy czym można by sobie to powiedzieć tak skrótowo, że właśnie ta figura pierwszej przyczyny jakby jest nawiedza bardzo mocno nauki przyrodnicze, figura ostatecznego celu nauki społeczne i humanistyczne. Dążymy do jakiejś utopii, do jakiegoś sprawiedliwego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem Państwu o tym, że gdzieś tam w tle są korzenie religijne tej całej struktury poszukiwania prawdy w naukach i przyrodniczych, i społecznych. No, ciekawą rzecz znalazłem parę lat temu, niemiecki historyk Daniel Theule zauważa, że właściwie to wszystko, czym się zajmujemy w pedagogice, jest tak naprawdę wariantem teologii protestanckiej i nie wykroczyliśmy poza spór Lutra z Kalwinem w tym, co w teoriach pedagogicznych się robi w XX i XXI wieku. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy dwa wielkie mity religijne. Mit stworzenia świata, czyli pierwszej przyczyny, i mit ostatecznego zbawienia, tak? Ponownego przyjścia Chrystusa i Królestwa Bożego w przyszłym świecie i tak dalej. I nauki społeczne, a pedagogika szczególnie, zdaniem Theulera, są bardzo mocno zdeterminowane przez takie dwie figury, czyli figurę emancypacji podmiotu i figurę budowy dobrego społeczeństwa, czyli mamy indywidualizm, socjocentryzm, czyli jedni się skupiają na tym, żeby uwolnić jednostkę, inni się skupiają na tym, żeby stworzyć dobre społeczeństwo. Zdaniem Theulera to są po prostu mutacje figur zbawienia duszy i budowy Królestwa Bożego na ziemi. To są w sensie takim, wiecie, takiej głębokiej struktury, po prostu cały czas jesteśmy w logice tych samych opowieści. Lyotard w tej swojej pracy z 70-tych lat, ja mówię w tej chwili o książce Kondycja ponowoczesna, raport o wiedzy, taki był pełny tytuł polskiego przekładu. Lyotard w tej swojej książce uważał, że te wielkie opowieści w rodzaju właśnie mitu postępu, mitu ostatecznego celu, logiki historycznej, emancypacji podmiotu i tak dalej, uległy wyczerpaniu, że już nas nie biorą, nie kręcą i że nauka w momencie, kiedy uwolniła się od tego mitycznego rdzenia, stała się wolna, ale jednocześnie w taki sposób, który uczynił ją bardzo podatną na skolonizowanie przez biznes i politykę. Wszystkie procedury wyjaśniające przyczynowo-skutkowe i tak dalej, fantastycznie się sprawdzają w marketingu, w tworzeniu nowych technologii, w budowie społeczeństwa konsumpcyjnego. Te wszystkie logiki rozumienia, porozumienia, emancypacji są aplikowane przez politykę. W rezultacie nauka staje się instrumentem takich dwóch wielkich sił, którym służy bezrefleksyjnie i traci swoją własną autonomię, czyli biznes i polityka jako te dwie protezy właśnie tego mitycznego korzenia dążenia do prawdy tutaj się nam pojawiają. I bardzo ciekawa rzecz, która jest charakterystyczna dla ostatnich kilkudziesięciu lat, to są pewne przesunięcia i przekształcenia w całym tym obszarze epistemologicznym, czyli taka kategoria społecznych epistemologii, zauważenie, że nauka jest tylko jedną z instytucji tworzących wiedzę, że
ta wiedza naukowa zawsze nakłada się na wiedzę kulturową i to zarówno na kulturę, tą, o której sobie tutaj mówiliśmy przez wielkie K, taką metakulturę, która w jakimś silnym stopniu zdefiniowała cywilizację chrześcijańską, czyli na dyskurs religijny, ale także na kultury lokalne, kultury skolonizowane, kultury związane, nie wiem, wiejskie, miejskie, klasowe, na rodzaj, na kultury związane z funkcjonowaniem osób, które no wszyscy jesteśmy jakoś zdeterminowani tymi podziałami ról społecznych związanymi z płcią, że to wszystko tworzy jakiś bardzo skomplikowany, złożony pejzaż wiedzy i stąd się biorą takie hamulce czy takie mechanizmy kontrolne wmontowywane w instytucje naukowe, które nakazują nam uwzględniać inne rzeczy poza samą poprawnością metodologiczną, rozumianą jako poprawność tworzenia hipotez, procedur i weryfikacji, czy falsyfikacji statystycznej analizy modeli, które sobie budujemy. Chodzi o tak zwane poszerzone kryteria trafności, kryteria etyczne, kryteria kulturowe, kryteria z tym, że tworząc wiedzę naukową musimy uwzględniać odbiorców, do których ta wiedza trafia, albo osoby badane na podstawie których tworzymy tę wiedzę, krótko mówiąc, no to rozumiecie Państwo, o co chodzi prawdopodobnie dobrze. W tej chwili eksperyment Zimbardo byłby w tej chwili niemożliwy do przeprowadzenia ze względów etycznych. Cała masa badań byłaby niemożliwa do przeprowadzenia ze względów rasowych, ze względu na dyskryminacyjne założenia dotyczące płci i tak dalej. To jest poszerzanie tego pola, które jest tylko kolejnym krokiem. Ja chcę na to bardzo mocno zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że nagle zwariowaliśmy i zamiast mówić o prawdzie, mówimy o poprawności politycznej w nauce. To, co Państwu próbowałem pokazać dotychczas, to jest zwrócenie uwagi na to, że to jest kilkusetletni proces, w którym próbujemy osadzić metodologię naukową i proces badania rzeczywistości i przyrodniczej, i społecznej w realiach świata, w którym funkcjonujemy i to się tylko i wyłącznie po prostu komplikuje, rozbija na coraz bardziej drobiazgowe procedury, ale sam fakt zwrócenia uwagi na to, że nauka jest opowieścią, że nie wszystko w niej jest racjonalne, że prawda w niej jest niemożliwa do zdefiniowania w sposób jednoznaczny i tak dalej, nie jest niczym nowym. To nam towarzyszy od bardzo dawna. Nie wiem, czy to zdążymy sobie zrobić. Zdaje się, że... Aha, jeszcze pół godziny mam, tak? Proszę mi zwrócić uwagę, ale wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę czasu mam. Okej. Bardzo ciekawym elementem tutaj jest jeszcze pojawienie się takiej figury ignorancji w dyskursie naukowym. Zaprzeczenia wiedzy, negacji wiedzy, ignorancji, która jest jednocześnie taką figurą, która w taki szczęśliwy, bezpretensjonalny sposób może produkować tony nieprawdy czy wiedzy, która się nie nadaje, nie znajduje swojego potwierdzenia w badaniach naukowych i tak dalej. Ignorancja jest częścią tego samego procesu. To jest rzecz, która wydaje mi się tutaj, epistemologię społeczną, to sobie już mówiliśmy. To może zaraz, a właśnie, kwestia produkcji ignorancji. Proszę Państwa, to związanie wiedzy naukowej z kapitałem, o czym pisał Lyotard, traktowanie wiedzy jako kapitału, to nie jest tylko jedna z możliwych diagnoz społecznych, którą akurat Jean-François Lyotard sobie skonstruował. To widzimy na co dzień, to się dzieje. W latach 90. i gdzieś tam w okolicach 2000 roku uczelnie, w których pracujemy, przechodziły taką fazę otwierania się na wyzwania społeczeństwa wiedzy, czy gospodarki opartej na wiedzy. To jest jakby taki podstawowy argument, którego używamy wtedy, kiedy mówimy, że powinniśmy dostać więcej pieniędzy na badania naukowe, że nauka jest niedofinansowana, że jest ważna. Właśnie dlatego, że dzisiejsze społeczeństwa mają być knowledge societies, że to jest knowledge economy, że cały ten dyskurs postępu ekonomicznego, rozwoju systemów gospodarczych ma angażować wiedzę naukową i tak dalej, i tak dalej.
pod warunkiem oczywiście, że zaczynamy traktować wiedzę jako kapitał. Czyli wiedza jest kapitałem, wiedza jest dobrem ekonomicznym i w związku z tym musi podlegać takiemu samemu sposobowi zarządzania, jakiemu podlegają inne formy kapitału, jak maszyny, narzędzia i tak dalej, i technologie. Narzuca się w związku z tym na instytucje tworzące wiedzę takie mechanizmy, które gwarantują, że ta wiedza będzie mogła być kapitalizowana, czyli przede wszystkim mam na myśli cały ten dyskurs ochrony własności intelektualnej, prawa patentowe, nieprawdopodobnie drobiazgowe sprawdzanie i uczenie tego studentów od dziecka oryginalności intelektualnej, systemy antyplagiatowe, śledzenie plagiatu jako skandalu tego świata, blokowanie w związku z tym możliwości współpracy i kooperacji. Na to chcę bardzo mocno zwrócić uwagę, że to, że mamy ciągle takie narzekania, że w nauce mamy za mało tego kooperacyjnego myślenia, tworzenia jakichś zespołów i tak dalej, wiąże się z tym, że jako jednostki jesteśmy rozliczani indywidualnie z tego dorobku. Nasz budujemy także swój prywatny kapitał w postaci indeksów cytowań i tak dalej. Praca opublikowana samodzielnie jest lepiej punktowana niż praca opublikowana w zespole. Udział w monografii, w której jest 35 autorów po jakimś wielkim projekcie, mniej się liczy niż napisanie jednego artykułu w dobrym czasopiśmie samodzielnie. Czyli po prostu cały ten system wpycha nas w rywalizację, która zabija kooperację i jedność, ale on musi być poddawany właśnie takiej logice parcelacyjnej, logice, w której wydziela się te jednostki własności i usiłuje się określić ich wartość rynkową w postaci na przykład indeksów cytowań. To są polityki wykluczające nie tylko na tym poziomie, o którym próbowałem bardzo lakonicznie opisać tą figurę dzielenia się wiedzą na poziomie jakichś zespołów, wspólnego kreatywnego myślenia, ale przede wszystkim wyklucza się osoby spoza świata nauki z dostępu do wyników badań naukowych. Publikowanie w czasopismach, których prenumerata kosztuje kilkanaście tysięcy euro, nie jest właściwie publikowaniem, to znaczy to nie jest tworzenie wiedzy publicznej, wiedzy, której efekty są konsumowane przez społeczeństwa, które te badania finansują. To jest ograniczanie, to są restrykcyjne polityki limitowania dostępu do nauki, które skutkują generowaniem potężnych obszarów ignorancji. Z wiedzą rozumianą jako kapitał paradoks jest taki, że ona może bardzo działać wtedy, kiedy działa na ignorantach, czyli krótko mówiąc, ja wiem, wy nie wiecie, dlatego ja wygram. Społeczeństwo, to jest potężna literatura, być może mi się uda Państwu pokazać. Okej, książeczki. Mamy na przykład praca pod redakcją proktora Scheibinger, agnotology, czyli nie agnozeologia, nie poznanie, tylko badanie tego, co niepoznawalne, tego, co niepoznane. The making and unmaking of ignorance. To jest bardzo, bardzo taka mocna praca w 90. latach wydana. Mamy na przykład Robert International Handbook of Ignorance Studies. Ignorancja jest jakimś hitem w badaniach teoretycznych, ale także w badaniach ekonomicznych, w badaniach marketingowych. Ignorancja, czy rozpoznanie tych obszarów ignorancji jest jakimś kapitałem, także w procesie tworzenia przewagi rynkowej dla określonych gospodarek, dla określonych projektów badawczych i tak dalej. Zupełnie inaczej, ale to samo pojęcie jest używane przez Jacques Rancière'a w jego jedynej takiej książce, która ma charakter pedagogiczny, to jest filozof polityki, The Ignorant Schoolmaster, on pisze o nauczycielu, który jest ignorantem, ale do tego sobie wrócimy na koniec, tak? Bo to jest jakby przechwycenie tej logiki ignorancji i pokazanie, że ona może mieć, tak jak na poziomie, na podstawie ignorancji tworzy się przewaga ekonomiczna, przewaga rynkowa i przewaga polityczna. Zarządzanie ignorancją, tworzenie ignorancji, budowanie ignorancji jest bardzo ważnym elementem tej współczesnej rzeczywistości. Tak samo ignorancją można się posługiwać w pewnej polityce i
i Rancière robi to w odniesieniu, w tej książce Philosopher and His Poor, on bardzo mocno krytykuje badania Pierre'a Bourdieu, które pod względem metodologicznym są, można powiedzieć, modelowe. To są świetne badania łączące podejście hermeneutyczne z podejściem, z badaniami statystycznymi na bardzo dużych próbach. Co jest z nimi nie tak, to sobie powiemy za moment, dobra? I teraz, przepraszam bardzo, kwestia krytyki i paradygmatu krytycznego, o którym Państwu króciutko wspominałem. I kwestia ignorancji, która zaczyna do nas wracać jako pewien problem, który już w tej chwili wszystkich zaczyna dotykać bardzo mocno. Jednym z elementów tego świata, w którym ignorancja jest systematycznie produkowana, jest to, że i to podejrzewam, że musieliście mieć Państwo na myśli, kiedy prosiliście o rozmowę na temat prawdy. Jest to, z czym się spotykamy obecnie w dyskursie publicznym bardzo mocno, to mianowicie, że ludzie nie wierzą w ocieplenie klimatyczne, że ludzie uznają szczepienia za międzynarodowy spisek, że mamy Towarzystwo Płaskiej Ziemi, które chwali się z tym, że jest bardzo śliczne zdanie, które kiedyś znalazłem na jakiś post przedstawicieli tego Towarzystwa Płaskiej Ziemi, które jest dosyć mocną instytucją w Stanach Zjednoczonych, które się cieszy, że osiągnęło zasięg globalny. Posługują się metaforą globu, czyli kuli, twierdzą, że Ziemia jest płaska. W każdym razie mamy całą masę idiotyzmów. Mamy wybitnych w sensie pozycji społecznej polityków, co do których są podejrzenia, że są analfabetami i się chwalą swoją ignorancją. Donald Trump, który kiedyś na początku swojej prezydentury cieszył się, że jest równie inteligentny jak jego 10-letni syn i że zna słowa, których ten 10-latek nie zna. W każdym razie ignorancja przestała być powodem do wstydu. No skoro to jest produkowane, skoro ludziom zajmującym się marketingiem zależy na tym, żebyśmy nie wiedzieli bardzo wielu rzeczy, niewiedza staje się normalnym, akceptowanym elementem życia społecznego. Staje się także tym elementem życia społecznego z jednego bardzo ważnego powodu, o którym dzisiaj chyba sobie nie zdążymy mocniej jakoś porozmawiać. To jest kwestia tego, że w nowoczesnych technologiach informacyjnych mamy do czynienia z takimi strategiami mikromarketingu, czyli oferta, na przykład oferta reklamowa jest do nas adresowana indywidualnie i osobiście. Takie bardzo przykłady to jest to, że w momencie, kiedy sobie kupimy parę butów, to jeszcze przez tydzień do czegoś jeszcze innego nie kupimy. Dostajemy reklamy kolejnych par butów i wszyscy to traktujemy jako głupie, jako błąd systemu, ale ludzie pracują i próbują doprowadzić do tego, że sztuczna inteligencja będzie rozpoznawała nasze zamiary, zanim my coś kupimy, a nie wtedy, kiedy już coś kupimy. To jest oczywiście taka czysto ekonomiczna, czysto taka marketingowa warstwa tego procesu. W tle jednak jest coś znacznie bardziej poważnego. Mam na myśli w tej chwili rolę firmy Cambridge Analytica w wyborach w Stanach Zjednoczonych, w wyborach Donalda Trumpa. I to, że Cambridge Analytica posługiwała się algorytmem pozwalającym na kierowanie na Facebooku informacji do osób, które mogłyby zagłosować na Trumpa, argumentowanych w taki sposób, który dokładnie odpowiadał profilowi osobowości użytkownika Facebooka. Za tym algorytmem, który identyfikuje profil osobowości użytkownika sieci, kryją się badania Michała Kosińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który teraz pracuje w Stanfordzie. I algorytm, który on opracował, jak on sam o tym mówił w jednym z wywiadów, który słyszałem w BBC bodajże, jak on sam o tym mówił, ten algorytm pozwala na zbudowanie profilu osobowości na takiej pięciowymiarowej skali, profilu osobowości użytkownika wyłącznie na podstawie tego, co się nazywa digital trace, czyli to, co zostawiamy po sobie surfując w sieci, używając portali społecznościowych czy przeglądarek.
jest przekładane w tym algorytmie po prostu na item, na skalę osobowości. Możemy bardzo precyzyjnie określać na tej podstawie profil osobowości. Cambridge Analytica wykorzystała ten algorytm, aby sprzedawać Donalda Trumpa w sposób absolutnie zróżnicowany w zależności od tych profili osobowości, które zidentyfikowano na podstawie jeszcze kwestionariuszowych, jeszcze papierowych wersji tych testów. I właśnie przez to, że można było każdemu człowiekowi sprzedać Trumpa jako coś innego, można było uzyskać tak spektakularny efekt wyborczy. Cambridge Analytica się tym chwaliła, Michał Kosiński zaczął publikować oświadczenia, że nie ma nic wspólnego z Cambridge Analytica, ale gdzieś w tle mamy po prostu proces, który tutaj się odsłania ze względu właśnie na polityczny skandal związany z ujawnieniem tych manipulacji przedwyborczych. Gdzieś w tle mamy po prostu proces, w którym rozbijana jest przestrzeń publiczna, przestrzeń świata wspólnego, w którym razem możemy sobie deliberować i określać znaczenia rzeczywistości, w której żyjemy, co jest, jak Państwo doskonale wiecie, podstawą idei republikańskiej. Res publica, to znaczy, że świat społeczny jest naszą wspólną przestrzenią życia i że my o nim współdecydujemy. No więc ten świat społeczny przestał być wspólną przestrzenią życia, odkąd używamy mediów elektronicznych, zamykamy się w bąblach, to jest też kategoria pochodząca właśnie z ICT, z wiedzy dotyczącej nowych technologii, zamykamy się w tych bąblach tak, że dostajemy po prostu w efekcie ten obraz świata, który nam odpowiada, on się po prostu nam nieustannie potwierdza. I to nie jest tylko kwestia tego, że jak kupiliśmy buty, to już ciągle będziemy dostawać reklamy butów. To jest także kwestia tego, że jeżeli raz zainteresowaliśmy się jakąś ideologią polityczną, to będziemy dostawali w wynikach wyszukiwania takie elementy, które te ideologie nam wspierają. Jeżeli raz się zainteresowaliśmy jakimś sposobem rozwiązywania problemów społecznych, to znaczy interesuje nas na przykład dochód podstawowy jako alternatywa dla wynagrodzenia na etacie, no to następnym razem, kiedy otworzymy przeglądarkę, ona nam zacznie podsuwać informacje wspierające tę ideę dochodu podstawowego. Izolujemy się nawzajem od siebie, ten świat społeczny przestaje być światem nadającym się do negocjacji. Tutaj na slajdzie mam tekst z artykułu Bruno Latoura, Why has critique run out of steam? Bruno Latour, jeszcze o nim Państwu nie wspominałem, to jest jeden z autorów, zalicza się to do socjologii wiedzy, do socjologii nauki, to co on robił, to jest jeden z autorów takiej koncepcji actor network theory, w której badania socjologiczne są traktowane jako badania dotyczące nie tylko ludzi, nie tylko społeczeństwa, to znaczy to splatanie na nowo tego, co społeczne obejmuje nie tylko ludzi, ale także instytucje, procedury, zwierzęta, rośliny, biotopy, wszystkie, to po prostu musimy nauczyć się na nowo patrzeć na świat jako na sieć, w której są rozmaici aktanci, którzy niekoniecznie są świadomymi podmiotami, ale wywierają wpływ taki sam jak świadome ludzkie działania. Jeden z elementów, którą analizował, był na przykład wpływ laboratorium jako instytucji na to, jak tworzona jest wiedza naukowa. To były badania dotyczące tego, jak mikrobiologiczne podmioty, że tak powiem, w cudzysłowie aktanci, przetwarzają rzeczywistość społeczną. Latour analizował Wąglika, Pastera, pisał o pasteryzacji Francji, jeden z rozdziałów jego książki. Tak dzisiaj mogliśmy sobie to obserwować na podstawie COVID-19. To jest tylko wirus. Zobaczcie Państwo, co on robi politycznie, ekonomicznie, gospodarczo i tak dalej. Więc Latour po prostu tworzył zupełnie nowe ujęcia wiedzy o społeczeństwie, ale jednocześnie był takim bardzo uważnym krytykiem instytucji nauki, procedur nauki, które przedwcześnie wytwarzają takie zamknięte, niepodważalne, które uznajemy za fakty. No bardzo był zainteresowany tą krytyczną wiedzą. Ten artykuł, który tutaj prezentuję, został napisany w momencie, kiedy on... Przepraszam bardzo, że przerywam, ale nie widzimy prezentacji. Widzimy tamtą poprzednią prezentację. Nie, tu has critique run out of steam. Macie to Państwo? Nie, widzimy cały czas okładkę książki. O, to ja bardzo przepraszam. To się coś tutaj porąbało. Dobra.
Już wchodzę jeszcze raz w share screen. Teraz chyba jest. Tak? Tak, teraz widzimy. Dzięki. Dobra, przepraszam. Za dużo mam tych opcji i się pogubiłem. Więc w momencie, kiedy rozpoczęła się ta potężna debata na temat zmiany klimatycznej i potężny dyskurs ludzi, którzy możemy sobie myśleć, że są związani po prostu z lobby energetycznym i tak dalej, ale wszystko jedno, oni są i oni wypowiadają się w tej przestrzeni publicznej jako sceptycy, jako ludzie, którzy nie wierzą, że ta zmiana klimatyczna ma cokolwiek wspólnego z naszym stylem życia, z gospodarką, z węglem, ropą i tak dalej. Posługują się argumentami, że okresy zlodowacenia i pustynnienia zawsze się zdarzały, dinozaury wyginęły bez ingerencji człowieka, więc dlaczego mamy zmieniać nasz styl życia? I że ta hipoteza, krótko mówiąc, tego, że to jest czynnik wywołany przez człowieka, jest słaba. I Latour wtedy wpadł w pewnego rodzaju panikę i pisze w komentarzu do tej wymiany, której tutaj nie zamieszczam. Czyż wy rozumiecie, dlaczego się martwię? Sam spędziłem sporo czasu w przeszłości, aby wykazać brak naukowej pewności, który się kryje za konstruowaniem faktów. Uczyniłem z tego jedną z kwestii podstawowych, ale nie zamierzałem przy tym ogłupiać ludzi przez zaciemnianie pewności pewnego zamkniętego argumentu, tak? Czyli argumentu, do którego już się zgodziliśmy. Chodziło o to, że w procesie tworzenia wiedzy mamy do czynienia z całą masą wątpliwości, co uznać za fakt, co nie, ale w pewnym momencie nastąpi jakby stabilizacja, pewien konsensus. Więc nie zmierzałem do tego, aby zaciemniać właśnie pewność, czy podważać pewność argumentów, co do których już się zgodziliśmy. Or did I? A może to zrobiłem. W każdym razie o to mnie oskarżano. I na końcu, was I foolishly mistaken? Have things changed so fast? Czy dałem się nabrać? Czy zgłupiałem? Czy zrobiłem jakiś błąd? Czy rzeczy się tak szybko zmieniły? No tak, tak szybko się zmieniły. W tej chwili, do czego tutaj zmierzam, każdy najbardziej bzdurny argument może zyskać charakter wiedzy publicznej. I ze względu na to, że żyjemy właśnie w tych od siebie bąblach, że nauka i ekspertyza straciły charakter wiedzy publicznej i wartości publicznej, tylko są wynajmowanymi ekspertyzami, to jesteśmy, nie wiem, czy wyczuwacie Państwo, czy mówię, krytyka ideologii, marksizm, interesy konstytuujące poznanie Habermasa, którego w tej chwili pominąłem, może do tego wrócimy w dyskusji. W każdym razie, że to wszystko uczyło nas tego, że wiedza jest interesowna, że nie ma, wiecie, nie można tworzyć nauki z punktu widzenia boskiego oka, który patrzy na rzeczywistość z góry i wszystko ogarnia, że zawsze mamy jakieś pozycje, jakieś interesy, jakieś wykluczenia i tak dalej, i tak dalej. No więc w takim świecie, po tej całej fali krytyki, straciliśmy możliwość argumentacji, która by przekonała ludzi, to jest naukowe, więc trzeba to przyjąć za ważne, bo ludzie wiedzą, że jedna firma pracuje na rzecz sektora węglowego, a druga firma pracuje na rzecz sektora elektrowni wiatrowych, a trzecia pracuje na, mówię o firmach, o pracowniach badawczych, a trzecia pracuje na rzecz jakiejś, nie wiem, technologii przetwarzania biomasy i one po prostu w społeczeństwie opartym na wiedzy, w ekonomii opartej na wiedzy, grają jako aktorzy rynkowi, sprzedając swoje ekspertyzy ludziom produkującym różne technologie i konkurujące ze sobą technologie. W rezultacie nauka traci to osadzenie w społecznym autorytecie, które wiązało się z jej najpierw religijnych, potem tych pozytywistycznych korzeni, kiedy obiecywano zmianę świata poprzez postęp naukowy związany właśnie z tworzeniem nowej wiedzy według obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów. No i znaleźliśmy się właściwie w takim punkcie, z którego nie wiadomo jak wyjść, jak odbudować przekonanie dotyczące tego, że wiedza naukowa jest warta troszkę więcej niż koncepcja płaskiej Ziemi. Jeżeli jednocześnie mamy przecież całą masę, w ramach samego dyskursu naukowego, całą masę procedur, które zabezpieczają niekwestionowanie
indywidualnych przekonań wtedy, kiedy prowadzimy badania społeczne z ludźmi, prawda? Nie wchodzimy w to, nie polemizujemy, nie mówimy człowieku, bo to jest głupie, świat wygląda inaczej, dlatego że sami nie wiemy, jak ten świat wygląda, jesteśmy pozbawieni takiego bezpośredniego sprawstwa i ta społeczna misja nauki po prostu została zredukowana do misji rozumianej jako efektywny udział w konkurencyjnej grze na rynku albo ekspertyza, która może być wynajęta przez rozmaite konkurujące ze sobą ideologiczne wizje świata. Ten sam ekspert od marketingu politycznego może raz pracować dla partii lewicowej, raz dla prawicowej. Ekspertyza nie polega na tym, co z tego ma wynikać, tylko jak skuteczne będzie to działanie. Ja myślę, że może na tym sobie to na razie zakończę i wdzięczny za Państwa pytania. Muszę sobie teraz przejrzeć, co Państwo mi tutaj proponowaliście jako tematy, a w międzyczasie zapraszam Państwa do komentarzy i do wypowiedzi. Dobrze, bo rozumiem, że w tej chwili już właściwie możemy powiedzieć, że mamy ten czas na rozmowę. Czy chcielibyście, żebym jeszcze coś uzupełnił w tej chwili? Śmiało proszę włączać mikrofony i się odzywać. No dobra, nie mamy komentarzy, to ja w takim razie może pozwolę sobie przeczytać jeden z komentarzy, zwrócić uwagę, dobrze? Na komentarz Marmarbog, przepraszam, nie mamy, mamy tylko właśnie taki nick. Zastanawia mnie relacje między kryzysem wspólnego świata a obecnymi w naukach społecznych ruchami na rzecz pluralizmu. Myślę choćby o ruchu postautystycznej ekonomii mocno angażującym studentów, którzy zaczęli kwestionować dominację szkoły neoklasycznej, czy o ruchu pierestrojki w naukach politycznych. Czy nie jest tak, że niektóre nauki społeczne uwikłane są w brak wspólnego świata, a inne narzucają wspólny świat, wykluczając pluralizm? To ciekawe zagadnienie także w kontekście tego, jakim pojęciem prawdy będziemy się posługiwać. Jestem bardzo ciekaw, jakim pojęciem nauk społecznych posługiwać się będzie pan profesor, także w kontekście takich pomysłów, jak ich franetyzacja. Idąc za Arystotelesem, z naukami społecznymi nie da się związać takiej koncepcji prawdy, która by dotyczyła episteme czy laboratoryzacji. Nie wszystko tutaj jestem w stanie skomentować, nie wszystko wiem, do czego się panu, pani odwołuje. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy zarówno do czynienia z tęsknotą do pluralizacji, czy z takim działaniem na rzecz pluralizacji i zmiany, to jest jasne, jak i na rzecz stabilizowania świata, czy tworzenia ram wspólnego świata, w których ten pluralizm ma się źle i jest limitowany i ograniczany. Wydaje mi się, że tutaj strasznie ważną rzeczą byłoby, i to chyba trudno to zrobić inaczej niż przez budowanie pewnej politycznej utopii, byłoby tworzenie takiej przestrzeni publicznej, w której jedno i drugie może być respektowane. I to na przykład była próba podejmowana przez Jürgena Habermasa w jego wizji pluralizmu, który jednak poddawany jest regułom racjonalnej deliberacji, czyli mamy świat, w którym wszyscy mają prawo mówić i w którym wszystko może być wysłuchiwane, powinno być wysłuchane, ale jednocześnie świat, w którym o tym, który sąd i która wartość zostanie przyjęta jako istotna, znacząca, będzie brana pod uwagę, podlega kryteriom oceny rozumowej, to znaczy mówimy właśnie o racjonalnym konsensusie, o dochodzeniu do pewnego wspólnego przekonania. To jest oczywiście polityczna utopia i strasznie ciężko sobie ten świat wyobrazić w praktyce, no ale to jest jakby jedna z odpowiedzi na ten problem współistnienia pluralizmu i zapotrzebowania na rzeczywistość wspólną. To jest fundamentalny problem polityki. Jeżeli rozumiemy politykę właśnie jako działalność, która odwołuje się do tej kategorii polis, miasta, świata wspólnego, który musimy sobie urządzić nawzajem, razem, tak?
O dobra, już wiem, czego nie powiedziałem jeszcze. Dobrze, zaraz jeszcze do tego wrócę po przeglądzie tych głosów. Miałem Państwu powiedzieć o Bourdieu i Rancière, że to jest ciekawy kazus, jakieś inne jeszcze innego podejścia do prawdy. Pan Janowski pisze tak, tu mamy do czynienia z definicją prawdy, ale należy zwrócić uwagę na kryterium prawdy względnie kryterium prawdziwości, zaś kryterium dotyczy chyba wszystkich przedstawionych koncepcji prawdy, zgadza się. Nie tylko klasycznej, ale również koherencyjnej i pragmatycznej. Czasami też traktowano koncepcję koherencyjną i pragmatyczną jako koncepcję kryteriów prawdy, które są podpinane do teorii klasycznej. Ta wspomniana przeze mnie koncepcja Attardskiego była traktowana też jako koncepcja kryterialna, która pokazuje po prostu na sposób poradzenia sobie z pewnymi aporiami, niemożnościami dotarcia do przekonania o prawdziwości w ramach teorii klasycznej, ale równie dobrze można było ją traktować jako element teorii koherencyjnej, bo tak naprawdę ta koncepcja Attardskiego, tak w cudzysłowem, tak, to co teraz mówię jest kłamstwem, zamyka cały ten świat w świecie zdań. Zdanie, metazdanie, zdanie, po prostu kolejne twierdzenia, które są budowane w taki sposób, że jedno zdanie, jedno twierdzenie staje się referencją dla kolejnego, które się buduje na nim. Problem prawdy jako zgodność między językiem a rzeczywistością pojawia się dziś nawet na gruncie nauk przyrodniczych, nawet w fizyce, w niektórych dziedzinach. Przykładem może być na przykład mechanika kwantowa, jasne. Przy czym właśnie, co jest charakterystyczne, w przypadku mechaniki kwantowej mamy do czynienia z bardzo ciekawym fenomenem, mianowicie z taką performatywnością pojęcia prawdy. Otóż w takim słynnym teście, który w przypadku podstaw mechaniki kwantowej się przytacza, czyli tym teście, który miał udowodnić, czy światło jest falą, czy cząsteczką, efekt tego eksperymentu zależy od tego, jak on zostanie ustawiony, czyli można udowodnić jedno i drugie, podczas gdy z punktu widzenia naszej wizji rzeczywistości, naszej ontologii, jedno i drugie nie może być równocześnie prawdziwe. Mówi się, że jedno i drugie, ten słynny kot Schrödingera, który siedząc zamknięty w pudełku jest jednocześnie martwy i żywy, a ziści się jeden z tych scenariuszy, zaktualizuje się jeden z tych scenariuszy, kiedy otworzymy pudło. A to nie jest tak, że nie wiadomo, tylko że to jest jednocześnie i takie, i takie. I prawda, i nieprawda. Czyli inaczej mówiąc, prawda polega na tym, że mamy do czynienia z identyczną potencjalnością tych sprzecznych stanów rzeczy w danym momencie. To, co chciałem mówić o Rancière, będzie się też do tego odwoływać, chociaż on się oczywiście do fizyki nie będzie odwoływał. Ja fizykę bardzo słabo znam, skończyłem na szkole średniej, potem tego się nie uczyłem. Zastanawiam się, czy roli teologii i tradycji nie przeceniamy. Symbolicznie rzecz jasna, Schleiermacher musi się pojawić, ale poza Dilthey ważna była neokantowska szkoła badeńska, Wildebrand. Tyle, że analizując ideografizm pokazał, że biologia, o ile opisuje dzieje gatunków, także jest wyjaśnianiem geograficznym. To byłby element bardzo dzisiaj aktualny pod egidą posthumanizmu, ale w ramach marksizmu bardzo ważny w epistemologii był także nurt praksistyczny, ze wszystkim się zgadzam dokładnie, szczególnie właśnie ta perspektywa posthumanistyczna otwiera zupełnie inne wizje ontologiczne, takie w odniesieniu do filozofii społecznej, raczej do Deleza się odwołujące niż do Marksa, Foucault i tak dalej. Do Spinozy, jakiś monizm, w którym jak Rosie Braidotti pisała, we are all in this together, czyli jesteśmy wszyscy razem, bez względu na to, czy jesteśmy podmiotami ludzkimi, czy nieludzkimi, że życie to biologiczne, jako życie takich odrębnych osobników, określane w Grece jako bios, jest tylko częścią zoi, czyli tego procesu życia, umierania, przetwarzania się, przepotwarzania się materii. Posthumanistyczna perspektywa jest bardzo takim ciekawym wejściem w kontakt po prostu ze współczesnymi naukami przyrodniczymi. Ludwig Fleck, tak wiem, nie czytałem, więc, ale wiem, że bardzo bardzo nośna i znana cały czas. Mam na liście lektur Flecka do uzupełnienia. Pani Anna Skwarka, czy podstawą ignorancji w życiu codziennym można zaprzeczać istnieniu prawdy według każdego rodzaju definicji prawdy?
ignorancja jest tak szerokim terminem, że właściwie trzeba by na to odpowiedzieć twierdząco, że trudno mówić o granicach ignorancji. Ona się odwołuje tylko do na przykład pojęcia klasycznego, ale być może, że na przykład pragmatyczne rozumienie prawdy jest mniej podatne na taką krytykę z pozycji ignoranta, z tego względu, że dość często w tych takich amatorskich wizjach rzeczywistości, które są nie z tym, co znamy z dyskursu naukowego, ludzie mają poczucie, że jakiś sąd rozwiązuje konflikt poznawczy, rozwiązuje dysonans poznawczy. Czyli w sensie pragmatycznym może być przez nich indywidualnie uznany za prawdziwy. Takie aha, a nie mówiłem, wszystko się zgadza. Czyli odzyskujemy koherencję przy użyciu jakiegoś tam sądu. Szczepionki to światowy spisek na przykład, tak? Rozwiązuje wszelkie problemy. Więc być może ta pragmatyczna wizja prawdy jest tutaj najmniej narażona na wyeliminowanie z dyskursu publicznego przez sam fakt, że ignoranci wypowiadają się głośno na tematy, o których wiedzą coś wyłącznie z takiej perspektywy indywidualistycznej. Zresztą fajnie byłoby sobie to odnieść też do tej Dewey'owskiej pedagogiki. Zauważcie Państwo, że tam to jest jakby legitymizowane i traktowane jako coś normalnego. Każdy jest odkrywcą. Każdy może dotrzeć do kreatywnego rozwiązania problemu bez względu na to, czy zna dotychczasowy stan wiedzy, czy nie zna dotychczasowego stanu wiedzy, więc ignorancja ma pewien potencjał kreatywny, ma pewien potencjał nośny. Zresztą w tych książkach, które Państwu pokazywałem, w studiach nad ignorancją, jest cała masa tekstów, które mówią o tym, że ignorancja jest niezbędnym elementem poszukiwania prawdy. Bez tej postawy nie wiem, nie znam się, nie zaczniemy szukać, nie postawimy nowych problemów, nie zadamy sobie pytań, tak? Ważne, żebyśmy zadawali te pytania, żebyśmy nie pozostawali na takim etapie ignorancji szczęśliwej, która niczego nie chce i nie potrzebuje. I buduje za to takie bardzo silne przekonanie własnej wartości, które jest odporne na kontakt z wiedzą innych ludzi i na jakąkolwiek krytyczną refleksję. To jest dosyć groźne. Natomiast sama ignorancja nie. Czy możemy jeszcze sobie przejść do tego uzupełnienia, do Ranciera i do... To znaczy, panie profesorze, jeżeli ja mogę, to tutaj też chciałbym coś powiedzieć. Panie profesorze, jeżeli mówimy o prawdzie w naukach społecznych, to ja myślę, że tutaj też warto wprowadzić takie rozróżnienie na fakty i wartości według Moore'a. To też jest nawiązanie do gilotyny Hume'a, że nie ma pomostu pomiędzy jest, a powinno się. I co tutaj generalnie z tego wynika? Bo jeżeli na przykład mówimy o jakichś takich wrażliwych kwestiach społecznych, typu dyskryminacja, rasizm, nie wiem, bezrobocie, ubóstwo i tak dalej, to proszę zobaczyć, jeżeli tutaj analizujemy jakieś statystyki, mówimy o faktach, prawda? To są fakty. Jest tak i w zasadzie tak to wygląda. Natomiast tutaj właśnie nawiązując do gilotyny Hume'a, co z tym zrobimy? Na przykład powinno walczyć się z dyskryminacją albo nie powinniśmy zgadzać się na nierówności społeczne i tak dalej. To proszę zobaczyć, że to są też kwestie dosyć mocno związane z moralnością i polityką, bo takie stwierdzenie powinno się, w zasadzie to proszę też zauważyć, że jeżeli chodzi o prawa człowieka, czy możemy na drodze metody naukowej dowieść, że istnieje coś takiego jak prawa człowieka? Raczej ja bym to odnosił do moralności polityki. Ale tutaj też dostrzegam taki pewien kolejny problem. Na czym on polega? Jeżeli chodzi o takie pojęcia jak na przykład prospołeczność, sprawiedliwość społeczna, nie wiem, wrogie atrybucje, tutaj nawiązując do tematów naszych koleżanek i kolegów, one już niejako tutaj sugerują nam, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. My jako badacze jesteśmy ludźmi, także tutaj ta kwestia naszych wartości, ona, ja myślę, że to też ma wpływ. Kwestia taka psychologiczna, tutaj psychologowie poznawczy wyróżniają szereg błędów poznawczych, jakie popełniamy w analizowaniu rzeczywistości. Jakie to mogą być błędy? Na przykład takie złudzenie ponad przeciętności. My jesteśmy generalnie skonstruowani tak, że
każdemu z nas się wydaje, że ma rację w odniesieniu do problemów polityki, moralności, nie wiem, aborcji, związków jednopłciowych i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasze rozumowanie moralne ma bardziej taki charakter intuicyjny. Bardzo szybko podejmujemy już jakieś decyzje. W drugim kroku szukamy dowodów, które to potwierdzają. I jeżeli chodzi na przykład o psychologię społeczną, ale nie tylko, proszę zobaczyć, że jeżeli analizujemy teksty jakichś badaczy, to relatywnie łatwo zorientować się do poglądów politycznych, jakie właśnie prezentują badacze. Także no z jednej strony ja tutaj myślę, że powinniśmy odróżniać sferę faktów od wartości, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest to bardzo trudne i może tutaj takim pewnym kołem ratunkowym jest taka różnorodność też opinii, jeżeli chodzi o różnego typu problemy społeczne. Ja spotkałem się z takim ciekawym pomysłem, jeżeli jakiś artykuł naukowy odwołuje się do tych kwestii takich moralnościowych, prawda, to może warto by było, aby on był recenzowany przez badaczy o różnych, powiedziałbym, takich, nie wiem, upodobaniach politycznych. Może bardziej tak też przez liberałów, konserwatystów, socjalistów, że być może to pozwoli nam poszerzyć obszar naszej wiedzy i niejako też zbliży nas do prawdy. Nie wiem, co tutaj pan profesor sądzi na ten temat. Co do tej ostatniej kwestii, czyli tego, czy da się recenzować. Ten pluralizm recenzji w przypadku tekstów, które są jakoś aksjologicznie nachylone, tak biased, tak? Jasne, to prawdopodobnie się dzieje, dlatego że w momencie, kiedy składamy artykuł do jakiejś redakcji, do czasopisma, to ten dobór recenzentów jest dosyć przypadkowy i ja się osobiście stykam z tym, że rozpoznaję, tak jak zresztą pan powiedział, że to się daje rozpoznać, że jednym z recenzentów, czy wszyscy recenzenci są z innej bajki aksjologicznej niż ja i tekst jest na przykład odrzucany. To nie znaczy, że to są, że wszystko się da w ten sposób wyjaśnić, bo za każdym, nawet takim właśnie ideologicznie niespójnym z własną orientacją argumentem aksjologicznym kryją się też zawsze jakieś uwagi merytoryczne i one są zawsze istotne, tak? Zawsze jakoś są ważne. Ale w każdym razie tutaj ja widzę, że tutaj ja bym nie widział jakiejś płaszczyzny do zmieniania jakiejś rzeczywistości, jakiejś praktyki związanej z funkcjonowaniem nauki, choćby także z tego powodu, że to by wymagało takich autodeklaracji ideologicznych czy aksjologicznych od strony ludzi, którzy zajmują się recenzowaniem tych tekstów. Natomiast druga strona medalu jest taka, że cała masa czasopism powstaje jako czasopisma wyraźnie rozpoznawalne, jako funkcjonujące w jednej bajce, że tak powiem, czyli zorientowane lewicowo czy prawicowo, czy liberalnie, i że jakby składając do tego czasopisma artykuł, mamy no, pewne szanse, czy krótko mówiąc, składając artykuł do czasopisma, to do którego wiemy, że publikuje teksty mniej więcej spójne z naszym światopoglądem, zwiększamy szanse na to, że ten czynnik aksjologiczny czy ideologiczny nie będzie odgrywał istotnej roli w decyzji o tym, czy on zostanie, czy nie zostanie zaakceptowany, że tam będziemy raczej mieli do czynienia z tymi kryteriami takimi z mniejszej skali. Natomiast w tej pierwszej części mówi pan o rzeczach, które są strasznie ważne i oczywiście kwestia różnicy między faktami i wartościami. No i właśnie mamy wpis na ten temat. Myślę, że warto pamiętać, że ścisłe oddzielenie sądów o faktach i wartościach zostało w epistemologii zakwestionowane, przez co przestało być przynajmniej oczywiste. Ale to jest taki, pan się odwołał do Hume'a, ale u Kanta mamy tu sein, sollen, rozwarstwienie między faktem i powinnością jako coś bardzo ważnego. Jakbyśmy to przenieśli na dyskurs pedagogiczny, zwróćcie Państwo uwagę, że mówienie o powinnościach jest nieprawdopodobnie silnym elementem retoryki.
tekstów pedagogicznych, one są po prostu naładowane twierdzeniami dotyczącymi tego, co ktoś powinien robić, co ludzie muszą, powinni, co powinni rodzice, co powinien nauczyciel i to jest bardzo silnie zorientowane w taki sposób, który można nazwać z jednej strony takim nachyleniem pragmatycznym, aplikacyjnym, a z drugiej strony jest to jakby odrębna retoryka, która ma swoje skutki także na poziomie ontologii tego, czym jest to, co pedagogiczne, tak? Czyli jest jakieś omijanie tego, co jest, na rzecz tego, co być powinno. Ten świat powinnościowy jest ważniejszy od tego, który realnie funkcjonuje. My go mniej chętnie opisujemy, a bardziej chętnie przekształcamy w stronę tego, co uważamy za pożądane, za właśnie tą sferę normatywnie osadzonych ideałów. Co jest zresztą też odpryskiem, to potwierdza to, co wspominałem o tej tezie Hoylera, to jest też odpryskiem właśnie tej takiej religijnej retoryki, gdzie przygotowujemy ludzi do zbawienia i do życia wiecznego w przyszłym świecie i to tamte wartości są istotne bardziej niż to, czym jesteśmy tu i teraz i jak funkcjonujemy realnie. Ale w momencie, kiedy pan Krzysztof mówił o tym dylemacie, o tej kwestii faktów i wartości w życiu społecznym, to wydawało mi się, że moglibyśmy sobie wrzucić jeszcze tutaj taki slajd, który dotyczy kwestii czegoś, co Habermas nazwał interesami. W polskim przekładzie mówiło się o interesach konstytuujących poznanie. W każdym razie podąża śladem Maxa Webera, który mówił o tym, że mamy do czynienia, że nowoczesność jest jakby odczarowanie świata. To odczarowanie jest rozumiane w ten sposób, że z takiej wizji prawdy, która jest osadzona w świecie idei jako element takiej jedni prawdy, dobra i piękna. Mówię o tym platońskim świecie, w którym te naczelne idee po prostu egzystują sobie wspólnie i najwyższa prawda jest najwyższym dobrem i jest absolutnie piękna i tak dalej. Nowoczesny świat, szczególnie to jest jakby efekt przede wszystkim reformacji, ale w tym nowoczesnym świecie mamy rozbicie na odrębne obszary, tego nie mam na slajdzie, zaraz przejdę do tego, co tutaj jest. Mamy jakby odrębne obszary, czy odrębne instytucjonalizacje nauki, etyki, poprzez jakieś kodeksy etyczne, komisje etyczne, religie i sztuki, czyli prawda, dobro i piękno, znajdują swoje odrębne instytucjonalizacje. Dla nas, z punktu widzenia pana wypowiedzi, to rozwarstwienie prawdy i dobra rozumianego jako dobro moralne, czyli rozwarstwienie właśnie wiedzy i wartości, czy prawdy i wartości. Do tego jeszcze dochodzi kwestia tych wartości estetycznych. Przepraszam, ten slajd jest w tej chwili nie na temat tego, co opowiadam, ale proszę zwrócić uwagę, że my bardzo łatwo, i to troszeczkę też odwołuje się do tego, co mówiliśmy o ignorancji i o tych problemach z przejściem z racjonalną argumentacją do przestrzeni publicznej, że my bardzo łatwo i bardzo chętnie mylimy na przykład prawdę ze szczerością albo z autentycznością. Ktoś mówi z pasją, ślini się, poci, oczy mu błyszczą, łzy ma w oczach. Widzimy, że jest autentyczny, więc mówimy prawdę, mówi. Ten człowiek jest szczery, czyli mówi prawdę. Nie ma żadnego bloku, żadnego interesu w tym, żeby nie mówić tego, co naprawdę myśli. Tymczasem, jak się patrzy na tą weberowską, habermasowską refleksję, to widać, że to mówienie szczerze, dawanie świadectwa, mówienie z pozycji autentyczności własnego doświadczenia, to są kryteria należące do domeny estetyki. Tego się spodziewamy od poetów, tego się spodziewamy od ludzi mówiących z pozycji podmiotu lirycznego, który coś przeżył i usiłuje nam to zakomunikować. To jest sztuka. I w obecnym tym pejzażu kulturowym bardzo łatwo jest pomylić właśnie tą autentyczność, która należy do domeny sztuki, z prawdą, która należy do domeny
wiedzy zracjonalizowanej, kontrolowanej proceduralnie. To są zupełnie inne dyskursy, ale w nowoczesnym świecie one zostały rozwarstwione, właśnie. Ale jedną z rzeczy, która zdarzyła się w przypadku tego przełomu postmodernistycznego, i tą kategorią się dosyć często posługiwano gdzieś tam w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy zauważano taki proces re-enchantment of the world. To znaczy w języku angielskim to, co Weber mówił, nazywa o odczarowaniu świata, nazywano disenchantment. Tak? To następuje jakby ponowne zaczarowanie świata, mieszamy gatunki. Filozofia zaczyna być, mówię teraz o Derridzie, na przykład filozofia to gatunek literacki, tak? To jest, czyli argumentacja retoryczna, czyli sztuka retoryczna jest równie ważna jak logika argumentacji. Perswazja, performatywne rozumienie prawdy jest równie ważne jak prawda rozumiana w sposób korespondencyjny, więc te rejestry nam się zacierają po prostu. I w związku z tym zaciera się także właśnie to rozróżnianie faktów i wartości i zaciera się też możliwość krytyki racjonalnej tych elementów publicznego dyskursu, które odwołują się do tych wartości z autentycznością i ze szczerością własnego przeżycia. Jak się popatrzymy znowu na kampanie wyborcze, to właściwie każdy polityk mięknie i odpada w momencie, kiedy spotyka na ulicy człowieka, który go pyta, jak żyć, albo ze łzami w oczach mówi, że to wszystko bzdura, bo jego doświadczenie jest takie, że po prostu to się wszystko tutaj rozwala, tak? I jesteśmy z takim dyskursem, nie ma dyskusji po prostu, bo autentyczność jest autentyczna i staje się po prostu jakimś rozstrzygającym elementem, który unieważnia takie zracjonalizowane, uogólnione sposoby rozumienia rzeczywistości, gdzie ważne są na przykład procedury statystycznego wyjaśniania, gdzie wszystkie pojedyncze, poszczególne idiosynkratyczne przypadki znikają, przestają być znaczące dla podejmowania jakichś decyzji. I teraz zwróćcie Państwo uwagę teraz na ten slajd, tak, mamy tutaj, wracam do tej kwestii interesów konstytuujących Poznanie u Habermasa, nauka, humanistyka i teoria krytyczna jako takie trzy wielkie paradygmaty myślenia o społeczeństwie. To wszystko odwołuje się jakby do tej wiedzy, która ma znaczenie dla konstruowania dyskursu politycznego. Czyli to podejście typu science, odwołujące się do wyjaśnienia, służy interesowi czy wartościom efektywności zarządzania, sprawnego rozwiązywania problemów. Hermeneutyka jako sztuka interpretacji zakładająca dialog pomiędzy stronami zaangażowanymi w czytanie, wspólne czytanie jakiegoś tekstu. Rozumienie, jak mówi Habermas, zawsze skierowane interesem porozumienia, czyli ma taki liberalno-konserwatywny wydźwięk, w którym zakładamy, że jeżeli będziemy dialogować, to w końcu się porozumiemy i dojdziemy do wspólnego rozumienia tego, co jest naprawdę wartościowe w tym świecie, w którym chcemy żyć razem. Czyli dialog kulturowy jest też kierowany, liberalnie rozumiany dialog kulturowy jest też kierowany jakoś konserwatywnie rozumianym interesem politycznym wytworzenia wspólnego świata, w którym eliminujemy konflikt. To jest istotą tego podejścia. Tak? Porozumienie ma wyeliminować konflikt. Teoria krytyczna z kolei dość często też osadzana w tym, co w metodologii nauk społecznych nazywa się teorią konfliktu, zakłada, że konflikt jest niezbędny, jest nieunikniony dla zmiany społecznej, że zmiana dokonuje się wyłącznie w efekcie konfliktu, bo ten hermeneutyczny dialog prowadzący do konsensusu jakby stabilizuje świat i w pewnym momencie go zamraża, tak? Po prostu skoro się dogadaliśmy, no to nie brudźmy tego, nie psujmy tego, co zostało tutaj uzyskane. Więc w tym sensie dialog jest formą ideologii zacierającej sprzeczności i napięcia społeczne, a interesem takiej teorii jest emancypacja, czyli zwrócenie uwagi na tych niewoleni i budujemy teorię po to, aby ich wyzwolić. Czyli krótko mówiąc, każde odwołanie do teorii krytycznej jest stronnicze, bo bierze pod uwagę interes osób, które w danym momencie, w danej sytuacji społecznej są zdominowane i to z ich punktu widzenia świat jest przedstawiany. Humanistyka, hermeneutyka, dialog
to jest, upraszczam to strasznie, przepraszam, ideologizuję właśnie, to jest figura charakterystyczna dla zadowolonej z siebie klasy mieszczańskiej, klasy średniej, która chce stabilności świata, nie chce go gwałtownie zmieniać, bo jest dobrze. Science, czyli wyjaśnienia scjentystyczne, przyczynowo-skutkowe modele, które abstrahują od tego, co indywidualne, ale budują jakieś zależności, które pozwalają na zastosowanie tego w sterowaniu jakimiś wielkimi procesami. To jest interes ekonomiczny, technokratyczny, związany z, albo właśnie socjotechniczny, związany ze sterowaniem procesami społecznymi w sposób, który może służyć różnym interesom, ale na 100% będą to interesy ludzi silnych, których stać na finansowanie tego typu wiedzy i obojętnie, czy to jest siła ekonomiczna czy polityczna, to zarządzanie procesami będzie w interesie elit. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym pierwszy dyskurs służy tym najsilniejszym grupom społecznym, ten środkowy, tym związany właśnie z tym średnim mediacyjnym usytuowaniem w kulturze. Klasa średnia to są sprzedawcy, negocjatorzy, nauczyciele, prawnicy, ludzie, którzy zawsze wchodzą w interakcje i zawsze żyją z tego, że są, jak kiedyś mówiono w takiej neomarksowskiej logice, klasa średnia to jest klasa pośredników między pracą a kapitałem. Tak? Więc są pośrednikami, są mediatorami i w związku z tym mówią o dialogu i o porozumieniu. Teoria krytyczna służy tym, którzy są na dole tej drabiny, którzy są marginalizowani, wypychani, topieni w morzu, nie wpuszczani za granicę albo wykorzystywani na umowach śmieciowych. I jej intencją jest emancypacja tych najbardziej dotkniętych takimi dotkliwymi skutkami normalnego życia grup społecznych. Gdyby rozpatrzyć relacje prawda, władza, uzurpacja. No, można by. Mamy różne, naprawdę różne perspektywy teoretyczne do wykorzystania do takiej analizy. Chyba nie zdążymy tego zrobić, ale może w tej części otwartej będzie mogła Pani, czy mógł Pan rozwinąć tą kwestię i może będziemy mogli sobie o tym porozmawiać. Władza to oczywiście może zapraszać te wszystkie, wiecie, zbitki power knowledge, wiedza, władza, które są związane i z tym baconowskim dyskursem, i z Foucaultem. Uzurpacja jako kategoria sama w sobie jest niesłychanie nośna, niesłychanie ciekawa, bo może się odwoływać zarówno do jakichś takich literalnych, dosłownych oszustw, ale też do zupełnie serio traktowanej kategorii hegemonii, w której każda władza polityczna jest uzurpacją, w tym sensie, że reprezentuje coś partykularnego jako coś uniwersalnego i to jest bardzo gęsty taki mocny temat. Może będziemy okazję mieli jeszcze do tego wrócić. Relacja prawda i uniwersalność. Dzieje się jako nowoczesna kategoria prawdy mającej wymiar pustej znaczącej, można tak powiedzieć, wtedy, kiedy ona funkcjonuje. Znaczy, kategoria pustej znaczącej jest ważna, to jest import z teorii politycznej Ernesta Lacroix, jest ważna wtedy, kiedy patrzymy na reprezentacje, na dyskurs, na reprezentacje kulturowe, reprezentacje językowe w kontekście polityki tożsamości. Czyli puste znaczące są ważne wtedy, kiedy chcemy wytworzyć poczucie jedności czegoś, co jest heterogeniczne. Czyli krótko mówiąc właśnie w tej optyce hegemonii, o której mówiłem, odwołując się do pojęcia uzurpacji. Czyli tak, kiedy chcemy stworzyć sobie wizję Europy, Polski, klasy robotniczej, kobiecości i tak dalej, posługujemy się pojęciami, których nie da się zdefiniować w sposób precyzyjny i jednocześnie mamy poczucie, że trzeba to zdefiniować, bo inaczej jakakolwiek identyfikacja i działanie wspólnotowe będzie niemożliwe, czyli tożsamość zbiorowa musi być budowana, ale nie może być zbudowana racjonalnie, na drodze racjonalnej generalizacji czy eliminacji, która ma charakter logiczny, więc budujemy to retorycznie. I ja bym się zgodził, że prawda może funkcjonować jako puste znaczące, które spina rzeczy, których inaczej się pospinać nie da,
nie zapraszając do dalszych pytań, tak? Czyli po prostu ustabilizując pewną granicę, gdzie po jednej stronie są ludzie prawdy, a po drugiej są kłamcy i ludzie, którzy o prawdę się nie troszczą. To jest zresztą robione ciągle w dyskursie politycznym. I to, ta uniwersalność byłaby tutaj uniwersalnością zawsze tymczasową, cząstkową, przede wszystkim zakładającą jakieś wykluczenie. To cały czas mówię w tej chwili jakby tymi pomysłami Ernesta Laclau. Wszelka uniwersalność jest niemożliwa bez wykluczenia tego, co jest wyłączane poza obszar uniwersalny. Samość nie może funkcjonować bez różnicy. Uniwersalne bez partykularnego. Zawsze jak mówimy, że coś jest uniwersalne i ktoś się z tym nie zgadza, to mówimy, to jest partykularyzm. No tak, to jest twoja indywidualna, osobista perspektywa, ale obiektywna prawda, uniwersalna prawda jest gdzie indziej. Kwestia ideologii LGBT, następne pytanie na czacie. Spór między tymi, którzy twierdzą, że tak, ideologia LGBT to fakt, prawda, i stanowisko przeciwne. Jak te kwestie można rozpatrywać w odniesieniu do różnych definicji kryteriów prawdy? Czy to raczej pytania o kryteria definicyjne ideologii? Samo określenie, że to jest ideologia LGBT, odsyła do tego, że powinniśmy to traktować w kategoriach ideologii. Sam spór o ideologię jest ideologiczny. Jakbyśmy patrzyli na termin LGBT, to on odwołuje się opisowo do ludzi wprost. To jest lesbian, gay, bi, transsexual, czyli to są osoby o nieheteroseksualnych orientacjach. Czy to może funkcjonować jako ideologia? Może funkcjonować jako ideologia. To znaczy, to jest tak, że jeżeli mówimy o ideologii, która jest z tym związana, nie wiem nic o ideologii LGBT jako takiej, ale oczywiście mamy ideologie równościowe, mamy ideologię egalitarną, mamy dyskurs uniwersalnych praw człowieka, który też może być traktowany jako ideologia. I LGBT jest jedną z kategorii w ramach tego egalitarnego sposobu rozumienia przestrzeni społecznej, ale nie jako przestrzeni istniejącej, tylko właśnie tej postulowanej jako pewnego ideału, do którego można by dążyć. I spór jest o to, czy w tej optyce równości mieścimy osoby, które mają orientacje nieheteroseksualne, czy też one mają zostać wykluczone. Czyli ja bym to widział jako taki spór, w którym mamy do czynienia z rywalizacją konkurujących ze sobą wizji równości. Kto ma być równy, a kto z tej równościowej polityki ma być wykluczony. Ludzie, którzy w tej chwili w Polsce protestują przeciw ideologii LGBT, nie mają nic przeciw egalitarnej polityce ekonomicznej, bardzo chętnie pobierają benefity z 500+, czyli uznają, że równość jest czymś bardzo ważnym, tylko nie uważają osób LGBT za równych sobie, chcą po prostu postawić pewną granicę. Tę grupę obejmujemy politykami równościowymi, inna ma być z nich wykluczona, zostać zmarginalizowana i zamilknąć. To jest, zwróćcie Państwo uwagę, przede wszystkim spór o prawo mówienia, o prawo obecności w przestrzeni dyskursu, o prawo reprezentowania siebie jako podmiotu, który ma prawo być obecny i wypowiadać się w swoim imieniu. W tym sensie można mówić o ideologii LGBT jak o reprezentacji innymi niż hetero w przestrzeni publicznej. To się może ustabilizować jako pewna ideologia, ale nie w tym sensie, że jest to coś, że ideologia jest rozumiana tutaj jako coś z definicji groźnego, bo mówimy po prostu o ideologiach jako w sposób deskryptywny, jako po prostu o reprezentacjach interesów grupowych. Tak? Na 100% istnieje coś takiego jak interes grupowy osób, które mają inne orientacje seksualne niż dominująca. I to jest interes do bycia reprezentowanym w przestrzeni publicznej, do otwartego bycia sobą w przestrzeni publicznej, czyli do takiego przekształcenia tej przestrzeni, która stanie się otwarta, akceptowalna i tak dalej. To się bardzo dobrze, ten spór chyba daje opisać w teorii polityki Jacques'a Rancière'a, który mówi o polityce jako o dzieleniu postrzegalnego, czyli o takiej praktyce, której mamy do czynienia z repartycją, mówiąc językiem Foucaultowskim, czyli takim, wiecie, tworzeniem granic dla tego, co obecne i nieobecne w przestrzeni dyskursu,
Więc zdecydowanie w polskiej kulturze LGBT, nie chcę teraz wnikać, dlaczego akurat w Polsce to jest tak silne, ale mam jakąś hipotezę, która się za cholerę nie da zidentyfikować empirycznie, bo badań się nie da przeprowadzić, ale teraz w Polsce ten dyskurs jest tak zaogniony i tak silny. W każdym razie, więc wracając do Ranciera, chodzi o to, że normalność buduje się jako obszar milczących wykluczeń, takiego konsensusu, takiej zgody dotyczącej tego, o kim nie mówimy, kto się ma nie odzywać, kogo tutaj nie ma, chociaż rozumiemy, że jest, ale nie powinien funkcjonować jako podmiot o jakiejś wyrazistej odrębności. Chodzi po prostu o estetyczne. Jedna z książek Ranciera zbierających jego eseje na ten temat nosi tytuł Estetyka jako polityka. Zwróćcie Państwo uwagę, że kryteria estetyczne tu odgrywają nieprawdopodobnie silną rolę. To jak osoby LGBT albo sympatycy LGBT prezentują się na paradach równości jest takim ogniskiem zapalnym, bo po prostu tej estetyki, tego sposobu prezentowania siebie, wizerunku siebie, osoby przeciwne włączeniu tych osób do polityki równościowej uważają za najbardziej odstręczające. To jest nie do zaakceptowania. Natomiast w tej samej optyce teoretycznej, że Ranciera, dzielenie postrzeganego, estetyka jako polityka, to jest jedyny sposób na to, aby zwrócić uwagę na to, na istnienie tego, czego nie ma. Na istnienie tego, co zostało właśnie w tej estetyce życia społecznego wyparte i zmarginalizowane. Demokracja wymaga demonstracji, to jest metafora z jego języka, czyli jeżeli nie uczynimy widzialnym, ostentacyjnie, obscenicznie widzialnym czegoś, czego widzieć, to nigdy nie zaistniejemy w tej przestrzeni. To jest realny spór polityczny o granice polityki równościowej, o granice stosowalności ideologii równościowej po prostu. Gdzie się kończy kryterium równości? Nie? Tak przynajmniej mi się to układa. Czy racjonalność mogłaby pomóc pogodzić różne definicje prawdy i czy wrócę do tego, co jest nie tak z Bourdieu według Ranciera? Ciągle nie mogę do tego dotrzeć. Powinniśmy sobie zrobić przerwę chyba, a część druga jest otwarta, nie będzie otwarta dla wszystkich. Czyli jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, to przedłużę i wrócę sobie do tych dwóch książek Ranciera, dobrze? Nie mam żadnych slajdów, których mogę Państwu przedstawić. Listę mam tylko obrazki. The Philosopher and His Poor, to jest książka, oczywiście przekład francuskiego oryginału książki Ranciera, w której on zaczyna od Platona, i zwraca uwagę na to, że w systemach politycznych, które są budowane od czasów Platona, takich wielkich, strukturalnych systemach politycznych, mamy zawsze do czynienia z jakąś figurą biednego, bardzo często reprezentowaną przez figurę szewca, szczególnie w XIX-wiecznym dyskursie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w polskiej literaturze mamy Witkacego, dramat Szewcy. To bardzo potwierdza tą ilustrację na okładce książki. Szewca, który okazuje się, czy w ogóle biedaka u Platona, ludzi z żelaza, takich nadających się, wiecie, do ciężkiej fizycznej roboty. Mamy jakąś figurę człowieka, który jest człowiekiem z definicji niefilozofującym, nie nadającym się do wyrafinowanego dyskursu filozofów, którzy rozważają naturę świata i wysokie wartości. Ci ludzie wykonują pracę pogardzaną, niskopłatną, są niemoralni, są siedliskiem zła, trzeba się ich wystrzegać i to dotyczy, jak wykazuje Ranciere, nie tylko konserwatywnie zorientowanych filozofów takich jak Platon, ale także na przykład Karola Marksa, który mówił o tym, że jakakolwiek siła polityczna, która odwołuje się do lumpen proletariatu, czyli do biedoty miejskiej, jest oszukańcza i że jakiekolwiek romanse, alianse właśnie z lumpen proletariatem, z pijakami, prostytutkami, bezdomnymi ludźmi ulicy są politycznym skandalem i blokują ideę rewolucji, że to jest, tylko mówiąc, Ranciere pokazuje całą historię filozofii przez pryzmat tego, jak są traktowani ludzie biedni, jak pracuje ta matryca wykluczenia. Pod tym względem to jest bardzo podobne do tego, co robi Ernesto Lacroix, który mówi, że retorycznie nie da się skonstruować wspólnoty, jeżeli nie postawi się granicy
nie ustawia się tego, kto ma być poza tą granicą. Czy to są szewcy, czy osoby LGBT, czy alfonsi i prostytutki. Po prostu w różnych artykulacjach tego dyskursu całości społecznej ma różne figury tych osób wykluczonych. I teraz przechodząc do Pierre Bourdieu, Rancière mówi, że on właściwie funkcjonuje w tym samym dyskursie, że ten jego biedny człowiek z żelaza czy szewc staje się tutaj człowiekiem o niskim kapitale kulturowym i właściwie wykonuje się na tym człowieku podobne zabiegi, jakie wykonywano na tych, takie retoryczne zabiegi oczywiście, w tych reprezentatach biedoty we wszystkich innych takich monumentalnych, wielkich systemach filozoficznych. W ostatnim rozdziale tej książki, której skan Państwo tutaj widzicie, której okładki skan widzicie, w ostatnim rozdziale Rancière pisze o królu socjologu. To jest figura, która zastępuje króla filozofa Platona. W państwie Platona mamy taki dialog, w którym Sokrates pyta swoich uczniów, a jak sądzicie, czy rządzić światem powinien ten, który wie na jego temat więcej, czy ten, który wie mniej? Oczywiście Sokratesie ten, który wie więcej, a najwięcej wiedzą filozofowie, więc filozof musi być królem i kropka. Rancière krytykuje Pierre'a Bourdieu za różne rzeczy. On od dawna jest bardzo krytyczny w stosunku do tego, co zrobiono z edukacją pod wpływem teorii Bourdieu. Jeżeli Państwo znacie tę teorię, sądzę, że znacie, to wiadomo, że ta różnica habitusów jest nieprzezwyciężalna zgodnie z analizami Pierre'a Bourdieu, czyli to, że jak ktoś się rodzi w świecie kultury robotniczej, to przy pierwszej nadarzającej się okazji wyskoczy z publicznego systemu edukacji egalitarnej, gdzie wszyscy uczą się tego samego, do szkoły o charakterze zawodowym i wraca z ulgą do kultury pracy fizycznej i mówi, nareszcie wiem, co jest grane, wiem, co jest ważne, co nie, co jest dobre, co złe, co prawdziwe, co nieprawdziwe. Ta moja kulturowo wdrukowana natura, mój habitus nareszcie jest u siebie w domu. Czyli mamy jakby taką oddolnie potwierdzającą mechanizmy selekcję, optykę zgody na to, żeby wrócić do tych kolei, w których funkcjonowali moi rodzice, bo to jest po prostu kultura domu, tu się czuję swojsko, tu jest mi bezpiecznie. Tak? Więc ze względu na to, że to na poziomie habitusu jest nieprzezwyciężalne, to reformy edukacyjne inspirowane analizami Bourdieu zmierzały do tego, żeby ten ideał równości i inkluzji był realizowany poprzez dostosowywanie programu kształcenia ogólnego, przynajmniej znacznej części elementów tego programu, do kultury klas ludowych. To znaczy redukujemy zbyt wymagające lektury, zbyt ezoteryczne, zbyt wymagające zbyt dużej kompetencji literackiej. No my testy żądamy 60-stronicowego eseju na maturze i tak dalej, i tak dalej. Po prostu obniżamy jakby te kompetencje kulturowe klas, znaczące dla klas wyższych, czy charakterystyczne dla tego wysokiego kapitału kulturowego, po to, aby szkoła nie była instytucją tak ostro selekcyjną. Ale skutkiem tego jest konserwatywna krytyka reform Bourdieu. Rancière jest uważany za lewaka i anarchistę. On się w pełni podpisuje pod tą konserwatywną krytyką, mówiąc, że reformy inspirowane tym ideałem równości z diagnozami Bourdieu pod spodem doprowadzają do obniżenia sensu, do podważenia sensu edukacji publicznej, dlatego że ona przestaje być tym czynnikiem jego publicznego oświecenia, staje się wyłącznie czynnikiem potwierdzającym dobre samopoczucie osób. Wiecie, chodzi o to po prostu, to coś z argumenty, które na przykład sobie przypominam z polskiego szkolnictwa, z dyskusji wokół likwidacji szkół specjalnych i tworzenia szkół integracyjnych. Tam ten czynnik dobrostanu emocjonalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną był podnoszony, im jest lepiej w środowisku osób podobnych do siebie. Coś podobnego dzieje się wtedy, kiedy mówimy o szkole publicznej w kategoriach właśnie tych zróżnicowanych habitusów. Zróbmy to tak, żeby osoby o niższym kapitale kulturowym nie odczuwały presji i stresu i tego, ryzyka niepowodzenia, więc dostosujmy to do tego poziomu.
Według Ranciera to jest podważanie sensu szkoły publicznej, która miała być instytucją wytwarzania świata wspólnego i właśnie takiego, wiecie, taką dźwignią, lewarem podnoszącym kapitał kulturowy społeczeństwa, a nie potwierdzającym istniejące zróżnicowania społeczne. I teraz co zamiast tego? Dwie książki, ja nie sfotografowałem trzeciej tutaj książki, dwie książki, które są reakcją taką bardzo mocną na tą diagnozę, którą mamy tutaj. To jest jedna, która opisuje to, co naprawdę robili robotnicy należący do ruchu rewolucyjnego w XIX-wiecznej Francji. Mówię o ludziach, którzy zakładali związki zawodowe, którzy zakładali jakieś spółdzielnie, zakładali jakieś towarzystwa anarchistyczne, grupy samokształceniowe itd., itd. Otóż Ranciere zauważa, analizując ich pamiętniki, to była jego praca habilitacyjna, to się nazywa, mówiąc po polsku, Noce robotników, nie wiem, czy jest, chyba nie ma polskiego przykładu. On analizuje pamiętniki i zauważa, że ci ludzie bardzo się skupiają w swoich dziennikach, w swoich pamiętnikach na tym, co robią w nocy, a nie na tym, co robią w dzień. Czyli nie piszą o misji klasy robotniczej, która ma być Chrystusem narodu. Nie piszą o misji siebie jako rewolucjonisty, który ma wyzwalać masy społeczne. Piszą o swojej tęsknocie do świata klasy średniej. Piszą wiersze i publikują je w jakichś gazetach, które zajmują się amatorską twórczością. Malują obrazy, piją absynt z malarzami na Montmartre. Jak sobie Państwo poczytacie pamiętniki Cezana, Van Gogha, jakieś książki biograficzne o nich, tam ciągle się pojawia ta figura robociarzy, robotników w drelichach, którzy włóczą się po mieście w nocy razem z artystami. To są właśnie ci aktywiści związkowi, rewolucjoniści, komuniści, anarchiści. Oni przede wszystkim chcą być tacy sami. Chcą żyć życiem ludzi, którzy mają lepsze życie. I są takimi osobami samokształcącymi się, niesłychanie intensywnie pracującymi nad własnym rozwojem i ignorującymi to, że jako szewcy, robotnicy ze stalowni czy krawcowe nie nadają się do świata elit. Awangarda artystyczna, która wyrwała się z salonów, otworzyła dla nich możliwość rozmawiania jak równy z równym, z artystami, którzy tworzą bardzo zaawansowaną poezję i sztukę. I to nie jest kwestia tylko, jak oceniamy estetycznie te produkty, ale kwestią jest to, że Ranciere ocenia jakby ideę egalitarną, która ma inny charakter niż opisuje to Marx. Ma charakter właśnie i bardziej anarchistyczny, związany z tym, że moje życie się liczy, moje indywidualne życie się liczy, a obecny system społeczny nie pozwala mi być tym, kim chciałbym być, tym jakby sobą. I na to odpowiedzią jest właśnie ta książeczka The Ignorant Schoolmaster, która jest analizą XIX-wiecznego doświadczenia pedagogicznego, gdzie pojawia się nauczyciel, który kompletnie ignoruje to, kim ludzie są i co potrafią, zakłada, że wszyscy mają identyczny potencjał intelektualny, mówi wprost o równości wszystkich inteligencji. Nauczyciel się nazywał Jacques Chateau, pracował w Belgii. Jego doświadczenie związane z tym, że on musiał wyemigrować z Francji do Flandrii, stał się nauczycielem literatury francuskiej na Uniwersytecie w Leuven, w grupie studentów, którzy w ogóle nie mówili po francusku, bo to było w tej flamandzkiej części, gdzie holenderski język dominował. I jemu się udało nauczyć tych ludzi w ciągu pół roku pisać eseje po francusku, tylko dlatego, że nie przyjął do wiadomości, że oni tego nie potrafią. Dał im dwujęzyczną książkę, jakąś powieść Fenelona, która była tłumaczona na holenderski, albo wydanie dwujęzyczne. Pierwszych 10 stron przeczytał z nimi głośno, każąc im powtarzać wszystkie zdania i jednocześnie śledzić tłumaczenie na holenderski. Resztę kazał im przeczytać samodzielnie, a po pół roku zażądał od nich eseju po francusku na temat tej książki i oni to napisali. No i facet odleciał i zaczął jeździć po całej Europie z wykładami na temat uniwersalnej metody nauczania, która generalnie polega na tym, że po prostu trzeba dziecko pilnować, żeby swoje zrobiło. Ono ma dostać zadania i ma pracować intensywnie, tak? Że ma po prostu swoją robotę do wykonania. Nadzieja Jacques'a była taka, że w ten sposób da się wyeliminować analfabetyzm, bo ojciec czy matka, którzy sami nie umieją czytać, i uczyć dzieci czytania pod warunkiem, że dostaną książeczkę, która dziecku umożliwi proces samodzielny. Czyli jest to po prostu zorganizowane samokształcenie jako odpowiedź na to, co znajdujemy u Bourdieu, czyli szkoła publiczna, w której albo
eliminujemy ludzi, bo w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, albo udajemy, że to właśnie o to chodzi w szkole publicznej, żeby oni rozumieli, o co chodzi, ale niczego znaczącego się przez to nie uczyli. Autodidaktus, człowiek, który sam siebie kształci, to jest ta figura, która dla Rancière'a jest najbardziej znacząca. I on radykalnie zakłada, że wszystkie inteligencje są równe. Co to ma wspólnego z pojęciem prawdy? To jest bardzo ciekawa rzecz. Bo Rancière jest absolutnie jako filozof świadomy, że to założenie jest nieprawdziwe. Założenie o równości inteligencji jest nieprawdziwe. Ludzie nie są równi pod względem potencjału intelektualnego. Natomiast Rancière, analizując właśnie te doświadczenia związane z teorią Bourdieu, mówi, że jeżeli założymy na początku, że ludzie nie są równi, to założenie nierówności będzie nam się tylko replikować. W końcu będziemy potwierdzali różnicę statusu społecznego, różnicę klasową, bo te dzieciaki z rodzin robotniczych, które są traktowane według takiej matrycy edukacyjnej i tak same w końcu wylądują jako robotnicy. W Anglii takie badania prowadzono po Willis i tak dalej, bo to się potwierdza. Więc on mówi o takim performatywnym rozumieniu prawdy i o weryfikacji jako procedurze, w której mamy wytwarzać prawdę, czyli czynić coś prawdą, verifacere, uczynić to prawdziwym. Przyjmujemy kontrfaktyczne założenie, wszyscy są równi, traktujemy ich tak, jakby byli równi. W rezultacie oni osiągają znacznie więcej na tej drodze ku równości, niż gdybyśmy ich traktowali jako osoby specjalnej troski, które wymagają czegoś dostosowanego do tego, co z góry wiemy, że potrafią, czego nie potrafią. Przepraszam, strasznie się rozgadałem, ale o tej pierwszej części generalnie tutaj mamy do czynienia właśnie z taką performatywną koncepcją prawdy, jako czymś, co nie jest prawdziwe, ale ma stać się prawdziwe. To ma piękne swoje strony. Ja myślę, że Państwo w Akademii Pedagogiki Specjalnej chyba rozpoznajecie to. Całą masę takich kontrfaktycznych założeń przyjmujemy w edukacji takiej rewalidacyjnej czy walidacyjnej. Po prostu potrafisz, mówisz, będziesz chodzić, zrobisz to. Gdybyśmy przyjęli założenia, że dziecko tego nie może, to nigdy byśmy nic nie osiągnęli. Nigdy nie osiągniemy wszystkiego, ale na pewno osiągniemy więcej, zakładając, że dziecko to potrafi i może, niż wtedy, kiedy zakładamy deficyt w punkcie wyjścia. Tak? Sama koncepcja prawdy przez Rancière'a tutaj podnosząca odwołuje się do powrotu, do takiego pierwotnego znaczenia słowa weryfikacja jako verifacere, czyli tworzenie, robienie czegoś prawdziwym. Mroczna strona tego samego pomysłu jest taka, że to się również świetnie sprawdza jako koncepcja prawdy opisująca działania. To nieprawda, ale będę to powtarzać tak długo, aż stanie się prawdą, w sensie performatywnym. Wszystko może stać się prawdą, kiedy robimy z tego podstawę działania. I wtedy, kiedy wchodzimy w działania pedagogiczne, które mają charakter emancypacyjny i wtedy, kiedy usiłujemy manipulować opinią publiczną, kiedy po to, żeby osiągnąć swoje partykularne cele. Przepraszam, nie przerywacie mi, ale widzę, że znikacie z forum. Dobra. Wróciliśmy do Rancière'a. Pewne osoby już się powyłączały. Burza i utrata kontaktu. Jak definiuje habitus? Habitus to jest zespół zachowań. To jest pojęcie wzięte z nauk biologicznych. Pierre Bourdieu definiuje habitus jako kulturowo wpojoną naturę człowieka. Chodzi, krótko mówiąc, najprościej o całą sferę nawyków, które się automatyzują, które traktujemy jako normalny świat dla mnie i wizję siebie w tym świecie. Czyli to są po prostu habitualne, czyli zwyczajowe standardy zachowania, które są wdrukowywane na etapie pierwotnej socjalizacji i które później wyznaczają właśnie tą podstawową granicę w świadomości podmiotu, którą Bourdieu określa jako granicę między światem dla mnie i światem nie dla mnie. Do pewnych miejsc nie wchodzę, bo czuję, że to nie jest mój świat. Ja tu nie będę pasować. W innych wchodzę i czuję się swojsko, czuję się u siebie. No, generalnie o coś takiego tutaj chodziło, tak? Więc Bourdieu używał tego pojęcia w odniesieniu do różnic klasowych. Mówił o habitusie klasy pracującej. Jest jakby taka książka pod tym Dystynkcję, gdzie ona analizuje bardzo drobiazgowo na podstawie takich badań surwejowych
sposoby zachowania codziennego ludzi należących do klasy średniej i klasy robotniczej, zaczynając od tego, jakie, no nie wiem, wszystko to obejmuje, po prostu co się je na obiad w niedzielę, wiecie, rosół skóry i kotlet schabowy w rodzinach robotniczych, jakieś wegetariańska lasagna w rodzinach klasy średniej, no rozumiecie Państwo tego typu historie, tak? Po prostu od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajani do tego, że pewne rzeczy są oczywiste i normalne, inne mniej, i to potem determinuje nasze kolejne wybory życiowe. Chcemy być sobą, a to znaczy, że chcemy nadal zachować ten imprint, ten ślad wdrukowanego stylu życia i sposobu zachowania, które odziedziczyliśmy we wczesnym dzieciństwie. Tyle. Na tym skończę i bardzo Państwa proszę, Panie Krzysztofie, jeżeli Pan jest, co dalej robimy? Robimy przerwę? Panie profesorze, na ten moment ja bardzo chciałem podziękować za nasze wspólne spotkanie. W imieniu tutaj swoim społeczności APS-owskiej, no, jesteśmy bardzo zaszczyceni, że tutaj Pan profesor zgodził się poprowadzić dla nas ten bardzo interesujący, inspirujący wykład. Również bardzo, bardzo dziękuję tutaj naszym gościom i nie tylko z ośrodków warszawskich, ale również innych. Bardzo, bardzo tutaj dziękujemy za Państwa obecność, za Państwa udział w dyskusji.